Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. No to z przygodami dzisiaj rozpoczęliśmy. 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światł. Przez najbliższe 2 godziny będziemy razem do, do pierwszej. I jak zwykle przypominam o tym, że nocne światła o tej porze rozpoczynają się cztery razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju. Można nas słuchać także za granicą, wszędzie tam, gdzie tylko jest dostęp do sieci. Jeżeli ktoś woli korzystać z internetu, to zapraszam do słuchania nas przez stronę RadioPlus.pl, gdzie wystarczy kliknąć przycisk Głącz Radio. I na górze tej strony jest także zakładka programy, przez którą możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł, tam ponad 850 audycji jest do odsłuchania i też tam możecie Państwo znaleźć wszystkie audycje, które do tej pory zostały wyemitowane, tam się znajdują. Myślę, że jest co zwiedzać. Jeżeli ktoś z Państwa się interesuje tematyką, którą tutaj poruszamy w Nocnych Światach, a jest ona dosyć szeroka, w kilku płaszczyznach zagadnieniowych, no więc na pewno tam coś atrakcyjnego Państwo znajdziecie, bo takie mam sygnały od słuchaczy, więc polecam to z ręką na sercu. Natomiast dzisiaj przypominam, że jak zawsze możecie Państwo do nas pisać na Facebooku Państwa komentarze, reakcje, myśli, Pytania jak najbardziej pożądane, zapraszamy na dokumentowanie nas pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj o integracji sensorycznej. Brzmi to dosyć enigmatycznie być może, ale jest też podtytuł tego programu, czyli jak zrozumieć pomóc i żyć z osobami wysoko wrażliwymi i nadreaktywnymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na wzrastanie. Dzieci, właśnie takich w rodzinach, które mogą sobie nie radzić z ich, właśnie dosyć specyficznymi uwarunkowaniami emocjonalnymi. O tym rozmawiać będę z Państwem i moimi gośćmi w studiu. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka, psycholog z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór. Witaj, dobry wieczór. Państwu. I Paulina Tychoniewicz, terapeuta z integracji sensorycznej, właśnie z ośrodka Trampolinka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No i co my tutaj mamy? Mamy dzieci, które są nadwrażliwe i które z jednej strony mogą albo budzić pewną konfuzję u rodziców i otoczenia, bo są grymaszne, są nieprzewidywalne w swoich zachowaniach, ale mają też jakiś niezwykły potencjał, który jest pewnym darem i jak sobie z tym wszystkim radzić. Co to znaczy w ogóle, że dziecko jest wysoko wrażliwe albo nadreaktywne? Jak to stwierdzić? Czym to się char charakteryzuje? No, dzieci wysoko wrażliwe y, mają no, zazwyczaj y, układ nerwowy, który jest jest y, jakby y, bardziej wrażliwy na różnego rodzaju bodźce niż y, układ y, nerwowy y, dzieci, takich y, to się mówi, neurotypowych, tak? czyli które mają y, układ nerwowy reagujący tak, jak powiedzmy, jak większość społeczeństwa. Y, takie cechy tego układu nerwowego y, tak naprawdę już w, w okresie niemowlęcym się ujawniają, czyli od, od momentu narodzin, a pewnie wiele matek jakby się zastanowiło, to, to mogłoby zauważyć, że też zachowania dzieci w, już w łonie matki już coś sugerują, już wskazują na, na to, że. Pewne dzieci w, nawet w brzuchu mamy bardziej reagują na pewne bodźce, a inne mniej. No, ale pewnie na poziomie życia nowego trudno. Trudno jest to. Trudno jest to do zaobserwowania, szczególnie jak się nie ma aparatu USG pod ręką. Natomiast, no już dziecko, które się rodzi i ma kilka dni, już widać pewne pewne cechy właśnie, czy ono jest wysoko reaktywne, czy nisko reaktywne. to oznacza tyle, że potrzeba mało bodźców, żeby to dziecko było już pobudzone, tak? Czyli jakby yy, małe bodźce mocno pobudzają, a dzieci nisko reaktywne to są takie, które yy, potrzebują mocniejszego bodźca, żeby zareagować, żeby wejść na taki optymalny poziom pobudzenia. I, no i myślę, że od tego trzeba wystartować, tak? Żeby umieć zaobserwować, jakie się ma yy, dziecko, jak ono reaguje na różnego rodzaju bodźce, i, bodźce i, i umieć prawidłowo to dziecko jakby rozpoznać jego układ nerwowy i wtedy można, można właśnie skutecznie, że tak powiem sobie radzić, tak? No oczywiście, jest tylko jeden szkopuł, że jeżeli to jest na przykład pierwsze dziecko w rodzinie, no to no wiadomo, że jest mnóstwo emocji związanych z ciążą, z porodem, w ogóle z narodzinami dziecka. No, z pewną sytuacją, która jest z jednej strony kryzysem, bo jest końcem dotychczasowego trybu życia, stylu życia. Jednocześnie bardzo takiej dużej aktywności, jeśli chodzi o przyglądanie się temu dziecku i no mnóstwo rzeczy można wytłumaczyć, bo rodzice są zakochani w tym swoim córeczce albo albo synku, i w ogóle, ojej, zobacz, jak on, jak on tutaj splunął, albo albo coś tutaj uderzył, jak cię pasną łapką, prawda, czy coś mhm. takiego. A tymczasem to może być źle odczytany sygnał, to tak, może być, tak, tak, tak. To może być mhm. źle zdefiniowane zachowanie. Bo być może dziecko w ten sposób akurat nie, nie wyraża jakiejś swojej miłości. Tylko, tylko, tylko broni się tylko przed się broni, nadmiernym prawda? dotykiem na przykład. Tak, tak? Bo, bo nie chce być mm -hmm. przytulane. Mm -hmm. A tymczasem i mamusia i tatuś chcą przytulać, nosić na rączkach, całować i w ogóle i tak dalej, i tak no dalej. stąd właśnie taki pomysł nasz z Pauliną na ten program, żeby... Bo, bo dostrzegamy ten problem, tak, że rodzice bardzo często błędnie interpretują zachowania dziecka i odczytują to czasem jako coś, co jest, nie wiem, że dziecko się właśnie jest przeciwko nim, czy że nie chce czegoś zrobić, czy na przykład, nie wiem, nie chce się przywitać z przysłowiowym wujkiem, czy babcią, czy dziadkiem i interpretują to jako, nie wiem, brak dobrego wychowania i karcą te dzieci. Natomiast w momencie, gdyby jakby rozumiały z jakiego powodu dziecko się wycofuje z kontaktu, to być może nie byłoby tak dużo nieporozumień i też inaczej tworzyłaby się więź między dzieckiem a, a rodzicem. No tak, tylko jak to zauważyć? No to rzeczywiście czasami jest trudne, tak jak tutaj wspomniałeś, szczególnie przy pierwszym dziecku i. Rodzice czasami przychodzą i nawet mówią o tym tak otwarcie, że jakby nie zauważyli nic, no bo jakby wszystkie zachowania tego swojego pierworodnego uznają za normę, że tak po prostu powinno być. Często mówią, że dopiero jak im się na przykład urodziło kolejne dziecko, zobaczyli, że ono jest zupełnie inne, że zupełnie inaczej reaguje, to wtedy zaczynają się zastanawiać, czy na przykład ten ich pierworodny nie potrzebuje jednak jakiejś pomocy czy jakiegoś wsparcia, albo Dopiero dowiadują się na przykład w przedszkolu, bo wychowawcy zgłaszają, bo jakby no mają też y, większe porównanie, bo więcej jest dzieci, y, mają jakieś tam normy rozwojowe i tak dalej i widzą, że jakieś tam na przykład to dziecko przejawia jakieś trudne zachowania i wtedy informują rodziców i na przykład proszą o jakąś konsultację ze specjalistą. Hmm. No i czy specjaliści też potrafią tak rozpoznać od razu, że dziecko jest wysoko wrażliwe? To, to są pewne szczególne cechy, które, które pozwalają na to zobaczyć, no bo rozumiem, że ten... Próg, próg reaktywności może o czym świadczyć, ale to może być na przykład także jakiś no, szczególny stan emocjonalny, albo może być jakaś choroba przewlekła, która nie jest do końca rozpoznana, która może powodować, że na przykład dziecko nie daje się dotykać, bo czuwa pewien dyskomfort no, stricte fizyczny, a nie powiedzmy emocjonalny. Mhm. Inna jest tego podłoże. Słynne są kolki, tak? które Prawda. tak naprawdę. No. Nie ma, nie ma do końca wyjaśnionego mechanizmu. Bo tak. Różni specjaliści kuszą się, się, pokuszą się na, na jakieś różne hipotezy, ale tak naprawdę nie jest to do końca wyjaśnione zjawisko, tak samo jak nie do końca jest wyjaśnione zjawisko migreny, prawda. Jaką funkcję pełni migrena i jaką funkcję pełnią kolki u niemowlęcia, tak. Być może właśnie ma to jakieś podłoże tak, związane też z układem nerwowym, a nie tylko koniecznie z, z jelitkami, tak, które sobie nie radzą z trawieniem, chociaż jak, jeśli najnowsze badania dowodzą temu, że jest bezpośredni związek mózgu z jelitami że to są tak naprawdę dwa mózgi, które ze sobą są w bezpośredniej komunikacji, no to myślę, że. Że jest i tu, i tu odpowiedź. Tak? No, to znaczy, że jesteśmy być może dinozaurami, no bo to przez dinozaury te, te wszystkie wielkie roślinożercy, Diplodokus na przykład, to miał dwa mózgi, prawda? Znaczy ten, ten, ten drugi, no to gdzieś tam w okolicach właśnie kości krzyżowej, mhm. no to może nie był tak rozwinięty jak mhm. ten pierwszy, chociaż ten pierwszy to i tak ten główny był taki jako Rzeszek troszkę, mhm. ale pełnił funkcję właśnie kontrolującą tą część ciała, powiedzmy od, od klatki piersiowej. W dół, czyli kończyny jelita, ogon i tak dalej. No właśnie, bo, teraz to, bo to tak naprawdę mówimy, że mózg jest tą częścią świadomą, tak, i zawiadującą w związku z tym całym organizmem, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak duży udział mają jelita w tym, w tym zawiadowaniu na, naszym organizmem, i jak, tylko tyle, że nie mamy świadomości w jelitach, więc dlatego no, co najwyżej odczuwamy jakieś różne dźwięki, nie przy, mniej lub bardziej przyjemne. Ale jeżeli tak jest, że jelita mają bezpośredni wpływ na to, czy, czy, czy nasz mózg będzie prawidłowo funkcjonował, czy będziemy wydzielać, nie wiem, dopaminę, serotoninę i wszystkie inne hormony szczęścia, no to pewnie i tutaj to też, jeśli chodzi o dzieci, to też to ma jakiś bezpośredni związek. Myślę, że to jest kwestia obserwowania dziecka, tak? Umiejętności obserwowania i nieinterpretowania tego w taki jakby przysłowiowy sposób, że, że jak, jak czasami idzie taka wiedza z, z od babci, prawda, prababci i, i takie wszystkie dookoła kobiety wiedzą najlepiej, tak? A a ta wiedza, którą mają wszyscy ludzie dookoła, w jakiś sposób nie przystaje do tego, co się dzieje z naszym dzieckiem. To może warto odłożyć jest te, te wszystkie mądrości y, takie pradawne i skoncentrować się i zobaczyć, na co to dziecko reaguje. tak? Bo może reagować nie wiem, na to, że y, jest za silne światło w pokoju, albo może reagować na to, że, y, nie wiem, że jest y, y, za dużo hałasu wokół, prawda? czy za dużo ludzi, że ciągle ktoś się pochyla nad tym dzieckiem, prawda? Nie wiem, ono płacze i, i przysłowiowy, tak? Przysłowiowa tam babcia, ciocia chce to dziecko uspokoić i macha mu nad oczami jakąś bardzo hałaśliwą grzechotką, przez co to dziecko jeszcze bardziej płacze. No i jakby to, to są pewne sygnały, które, które da się zauważyć. Nie? No, ja... no tak, ale sytuacja jest patowa, no bo pierwszą rzeczą, kiedy dziecko płacze, no to ojej, no przytulić, prawda? Dziecko nie chce być mm -hmm. przytulane. A co przykład. pomaga w Co pomaga, no właśnie. No tak, i to jest właśnie cały, cały problem, i jeszcze tutaj może na początku powiem, że bo jeszcze do tej pory jest czasami takie przeświadczenie, i niektóre ośrodki też odsyłają i mówią, że no tam, nie wiem, dzieci na przykład do trzeciego roku życia to się w obszarze integracji sensorycznej nie diagnozuje, a to jest nieprawda i, i to jest no wielka szkoda dla tych dzieci, które dużo wcześniej potrzebują tej pomocy. I na przykład właśnie jeżeli taki niemowlak ma nadreaktywność czuciową. I rzeczywiście nie daje się w żaden sposób utulić, no bo no skoro płacze, mama chce go przytulić, a on jeszcze bardziej, jeszcze głośniej krzyczy, pręży się, wygina itd., no to też dla mamy to jest no, taka informacja, że w takim razie, co ona może zrobić, skoro, skoro mhm. to dziecko nie chce, jakby mnie, może się tak poczuć, też odrzucone, więc tutaj jest bardzo trudno nawiązać relacje wtedy mhm. między dzieckiem a, a rodzicem. W ogóle. A więc, no jakby tutaj, jak wchodzimy w tą integrację sensoryczną, no to jakby, no to jest wspaniała sprawa, no bo możemy pomóc i my jakby możemy tutaj wpłynąć na to. Generalnie te dzieci, które, zazwyczaj te dzieci, które y, są nadreaktywne dotykowo-czuciowo, to nie lubią takiego delikatnego y, takiego łuskania, miziania, głaskania, takiego przypadkowego muśnięcia. Y, nie lubią takiego dotyku powierzchownego, bo ich to drażni. To jest dla nich takie nieprzyjemne, wręcz jak ból fizyczny może być to tak dla nich nieprzyjemne. No i to rodzicowi, który nie ma na przykład czegoś takiego, w ogóle trudno jest pojąć i zrozumieć, ale bardzo często te dzieci lubią taki mocny docisk, czyli jeżeli ta mama weźmie go na, weźmie go na przykład... Tak, jak mocno cię kocham, prawda? Trochę tak, tak, w ogóle są zawinie takie dzieci... Zawinie w chustę na przykład bardzo, bardzo mocno, prawda? Na przykład zawinie w chustę bardzo mocno, albo po prostu najpierw, zanim w ogóle go weźmie, to na tym leżaczku, czy gdzieś pomasuje z takim mocnym, powoli i z takim mocnym dociskiem. Najpierw pomasuje, żeby troszeczkę jakby go odwrażliwić, a potem dopiero y, weźmie na ręce. Czy tam, nie wiem, na przykład jak jest Kąpiel tak dalej, ręcznikiem trochę mocniej pomasuje, powyciera tak, z takim po prostu y, y, mocniejszym dociskiem y, i te dzieci wtedy zazwyczaj dobrze reagują, wyciszają się w ten sposób, i jakby mhm. jest możliwy ten kontakt, i ten kontakt fizyczny wtedy jest, bo jeżeli mhm. mama go masuje, dziecko jest zadowolone, nawiązuje się ta prawidłowa wtedy relacja. Więc jakby no tutaj super, że, że, że można. Takiemu maluszkowi i jego rodzicom pomóc w tej sytuacji. No tak, tylko trzeba do tego dojść. Prawda? Tylko że... trzeba do tego dojść. Tak. I tutaj jeszcze jak mówiliśmy o tym, no jak to rozpoznać, czy właśnie, no bo są przecież kolki, czy czasami dziecko jest chore, ale tak sobie myślę, że i tak. Pierwszym takim ogniwem zawsze jest lekarz. Czyli i tak, no jak jest niemowlak, przecież spotkania z pediatrą są w miarę regularne, więc rodzice często też mówią, zgłaszają, że coś się dzieje, że dziecko płacze i tak dalej. Więc jakby no w pierwszej kolejności, oczywiście, że można zrobić wszystkie badania, żeby wykluczyć, że nie jest to jakaś choroba, że nie ma jakiejś innej przyczyny. Jeżeli jest wszystko w porządku, no to. A dalej dziecko tak się zachowuje, płacze, pręży i tak dalej, nie daje się przytulać, no to wtedy jakby musimy szukać dalej, szukać głębiej, zastanawiać się, jaka jest przyczyna. Tak mi się wydaje, że, bo, bo też słyszałam, spotkałam się z czymś takim i wydawało mi się zawsze to krzywdzące, ale pewnie dużo osób to stosuje, że jak, jak ludzie mówią, że dziecko w pierwszym roku życia, to musi dużo płakać, żeby mu się płuca wykształciły. No to bardzo ciekawa i osobliwa opinia. Słyszałam bardzo często takie opinie, naprawdę, szczególnie wśród jakby starszego pokolenia. To, to jest mniej więcej podobne do tego, że na pierwsze urodziny kładzie tam się długopis, prawda, jakąś kartkę i co wybierze, to będzie albo pisarzem, albo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, to, to taki, taki to rodzaj, to, rodzaj tego typu wiedzy, tak, tak. tak, tak. tak. Więc um, no, nic bardziej mylnego. Wieści, bo ludowe, tak. wieści ludowe, a tak naprawdę jedyne co się wykształca, to wcale nie płuca, z którymi dziecko się rodzi przecież wykształconymi nie musi płakać, żeby one, żeby one się prawidłowo rozwijały. Tylko jedyne, co się wykształca, to nieprawidłowa więź rodzica z dzieckiem, tak? I, I właśnie mama jest zniechęcona, tata też jest zniechęcony tym, że właśnie kontakt z dziecka, dziecka z, bezpośredni z rodzicem nie sprawia nikomu przyjemności, tak? Bo jeżeli dziecko reaguje w ten sposób, że płacze jeszcze bardziej na kontakt, no to, no to można się załamać, tak? No jakby mhm. człowiek zostaje z taką bezradnością. I, I czasem właśnie, rodzic też czasami może nie wiem być za mocno zbodźcowany i też przestaje reagować na ten płacz i zostawia to dziecko samo. A to jest też naj, najgorsze, co może zrobić dla takiego dzieciaka, tak, że nie dość, że ono sobie już nie radzi z tą swoją nadreaktywnością, to jeszcze zostaje porzucone samo w tym płaczu yy, i, i tak naprawdę bez żadnych możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, bo jeśli pójdziemy kawałeczek dalej, no to zastanowimy się nad tym, że człowiek rodzi się z jakąś tam, nie wiem, wysokowrażliwością, czy też nadwrażliwością, nad, nad no to o tyle, o ile tą nadwrażliwość sensoryczną można jakoś za pomocą tej integracji sensorycznej leczyć i, i właśnie odwrażliwiać człowieka, no to wysoka wrażliwość to nie jest coś do, do leczenia, tylko to jest Cecha no, w jakimś sensie osobowości, temperamentu, prawda? Z Coś wrodzonego i już niezbywalnego wrodzonego. I teraz albo rodzic pomoże takiemu dziecku y, nauczyć się takiej samoregulacji, czyli tego, jak, jak, jak takie dziecko będzie sobie radziło właśnie w różnych sytuacjach społecznych, y, albo jakby negatywnymi reakcjami na to dziecko, nauczy go tylko tyle, że ono jest coraz bardziej zamknięte w sobie, i w końcu. Ma niskie poczucie własnej wartości, nie, wiem, nie wierzy w to, że, że może nawiązywać zdrowe relacje z ludźmi, tak? uważa siebie za dziwaka i, i coraz częściej dostaje też od społeczeństwa takie komunikaty, także z nim jest coś nie tak. tak? I, to, I to jest no, to cały to problem. dziwadło, tak. Tak, to jest dziwadło, które, które dziwnie reaguje w różnych sytuacjach, nie? a. Mhm. I tutaj jest olbrzymia rola rodziców, żeby, żeby właśnie albo pomogli dziecku radzić sobie z tą swoją cechą, która ma również swoje bardzo pozytywne strony. O bo, tym jeszcze dzisiaj powiemy. O których jeszcze no. naprawdę dzisiaj powiemy, ale, ale <grych> no bo często rodzice chcą mieć takie, takie hybrydy, nie? że chcieliby mieć i wrażliwe dziecko jednocześnie przebojowe. tak? I takie, co będzie się pochylało nad ptaszkiem, który tam wypadł z gniazda i tak dalej. A jednocześnie będzie komandosem. A, a jednocześnie będzie tak komandosem i tam w przedszkolu wszystkich porozstawia po kątach i zarządzi, po prostu kto tu ma rządzić i, i, i tam fangę komuś sprzeda. No, nie ma czegoś takiego, tak? No jakby... Mm. Jeżeli rodzimy się z jakąś cechą, którą jakby niespecyficzną pod tytułem wrażliwość, to ta wrażliwość jakby dotyczy wszystkiego, tak? I znaczy w, w, w wielu aspektach jest czymś pozytywnym, ale w wielu aspektach też trzeba brać pod uwagę, że no jest jakimś trudem, tak? Czyli albo Schwarzenegger, albo Chopin. Mhm. A no. To tym... no na przykład Chopin, który sobie kompletnie nie radził e, z graniem na koncertach, tak, to po prostu no tak. tworzył, był wysoko nie, bo był wysoko, on właśnie był wysoko wrażliwy, tak, no bo, bo no, no, i, i to jest tak, że Mozart nie był wysoko wrażliwy, Mozart po prostu jechał jak torpeda, Tak, to był e, pisał, tak, pankowiec pan, tak, w ogóle, tupeciarz, jajcarz i tak dalej, jednocześnie, który miał bardzo duże zdolności artystyczne, tak, no przecież komponował, no kompozytor wszechczasów, i z drugiej strony, ale on właśnie się świetnie bawił, na, na, tak jak mógł coś zagrać i w ogóle to, to był jego żywioł. Tak, to miał fan. To miał mhm. fan. I Chopin, który po prostu wszystkie utwory rodził w bólach. Yy, ciągle był z siebie niezadowolony, ciągle poprawiał wszystkie jego, przecież partytury są strasznie pokreślone. Bo on po prostu... Jakby, to mówi muzyk wykształcony. No to akurat tak, to, 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 z, to jest z mojej takiej drugiej działki. Tak? No i jednocześnie człowiek, który spalał się na koncertach, dla którego wielkim cierpieniem było występowanie tak, publiczne. On naprawdę musiał walczyć totalnie ze sobą. No i to właśnie był człowiek, tak, mężczyzna wysoko wrażliwy. Nie? Zrobimy tutaj krótką przerwę. Wracamy do Państwa po pauzie na muzykę. Co prawda nie będzie to muzyka Chopina. A Ale może będzie za to muzyka Schwarzeneggera. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o integracji sensorycznej, czyli o tym, jak zrozumieć, pomóc i żyć osobom wysoko wrażliwym i nadreaktywnym. Szczególnie nam chodzi o dzieci w naszej rozmowie. W studiu Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka. Wracamy do Państwa za moment. Zapraszam na Facebook, komentarze na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Światła. W nocnych światłach dzisiaj rozmawiamy o integracji sensorycznej. Jak zrozumieć, pomóc i żyć z osobami wysoko wysokowrażliwymi, nadreaktywnymi, z dziećmi. Jak je wychować. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka. Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej. Są gośćmi programu. Państwa zapraszamy na Facebook. Komentarze na profilu Radia Plus. I teraz rzecz, która wydaje mi się no, bardzo istotna, żeby zrozumieć istotę sprawy. Jaka jest umysłowość takiego dziecka? Jak możemy próbować wejść w ten jego świat? Jak, jak zrozumieć to, jak dziecko wysoko wrażliwe postrzega rzeczywistość? No bo to, że no, trudno się do niego zbliżyć, trudno tę więź nawiązać, że to wymaga szczególnych umiejętności, cierpliwości, no to już wiemy. Natomiast jest to Pewien, pewna potrzeba tutaj złamania jakiegoś stereotypu, paradygmatu postrzegania świata. Znaczy, takie osoby wbrew pozorom wykazują się bardzo dużą inteligencją ogólną, i one właśnie przez to, że, że mają, mają taką wrażliwość w sobie, są bardzo dobrymi obserwatorami świata ludzi i samych siebie y, i potrafią y, bardzo trafnie oceniać tą rzeczywistość. Y, mają właśnie umiejętność obserwacji, zdolność do analizowania różnych sytuacji. Są bardzo skrupulatni, y, bardzo kreatywni są, y, mają właśnie taką tak zwaną, tak, dobrą intuicję. Oraz są osobami bardzo empatycznymi. Potrafią naprawdę najczęściej właśnie wśród takich osób on często podejmują jakieś takie zawody pomocowe, tak? gdzie, gdzie mogą się realizować się w tym, żeby pomagać innym, bo rozumieją, rozumieją to, że, że jak inni się mogą czuć, więc oni są najczęściej takimi ludźmi, jeśli się da im szansę rozwinąć, to to, to są. Bardzo pożądane osobowości, ja myślę szczególnie w naszym świecie, gdzie chyba więcej dominuje jednak mimo wszystko braku wrażliwości. Z tym, że no, oni, jeśli tą swoją wrażliwość dobrze zagospodarują w życiu, to, to myślę, że, że, że może być to coś pięknego. Natomiast no, pytanie, czy ta wrażliwość nie zostanie przez nich zniszczona, bo często też jest tak, że takie osoby wysoko wrażliwe wykazują taki depresyjny realizm, tak, czyli często właśnie mają nisko, niską samoocenę i popadają w depresję z tego powodu, że właśnie potrafią lepiej obserwować tą rzeczywistość, natomiast ponieważ są bardzo skłonne do obwiniania siebie, no tak jak w depresji, prawda, no to, no to niestety... Y, rozwijają się u nich często właśnie jakieś zaburzenia, tak, typu depresje czy, czy nerwice, jak sobie z czymś nie radzą. I teraz ich taki, powiedzmy, depresyjny y, realizm y, powinno się zamienić na pozytywny realizm, tak. Czyli to, tu jest taka decydująca rola rodzica, który powinien y, umieć mm, właśnie budować takie prawidłowe poczucie własnej wartości u tych dzieci. To wcale nie jest takie proste, bo ich się nie, nie da tak za bardzo oszukać, tak. Nie chodzi o to, żeby wciskać im kit, że są jakieś takie, kiedy one wiedzą, że są takie. Tylko żeby umieć się, umieć dostrzec jakieś pozytywne cechy w nich, tak. Jeżeli, nie wiem, one widzą, że nie są dobre, nie wiem, w piłce nożnej, tak? No to trzeba umieć dostrzec inne ważne cechy, które, które, które pokazują jakąś pozytywną Stronę ich osobowości. Natomiast, Rysunek, zdolności literackie. Prawda? Na przykład, tak. Nie, ale nie można tego robić w taki głupi sposób, taki, że taki, takiego chwalenia za, za nic, tak? Albo mówią o nie, nieprawda, jesteś w tym świetny. Dlatego, że żeby dziecko takie mogło ufać swojemu rodzicowi, to to, co rodzic mówi do niego, musi być jakąś prawdą o nim, tak? Czyli wymaga to od rodzica oczywiście również jakiejś spostrzegawczości i umiejętności, jakby tak, taki, takiego pokazania jego cech, żeby, żeby to dziecko czuło się wartościowe i, i żeby ono chciało się rozwijać, tak? A nie żeby miało ciągle poczucie, że tak, nie umiem grać w piłkę, nie, nie umiem nawiązywać relacji z dziećmi, tak? Jak wszyscy idą, nie wiem, jakieś wierszyki mówić dla, na dzień mamy w przedszkolu, to ja się chowam po prostu pod spódnicę mamy i płaczę, żeby nie miały tylko takich doświadczeń, że właśnie ciągle w czymś są gorsze, tak. Tylko żeby właśnie to równoważyć i umieć, i umieć wyciągać te pozytywne strony te, tych, tych umiejętności. Oczywiście mm, Myślę, że, Paulina, zgodzisz się ze mną, że to w zasadzie kształtuje się, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że to się kształtuje od urodzenia. Dlatego, że jeśli by mhm. y, tak, y, zrozumieć, w jaki sposób dziecko się rozwija, tak, to, no, to przecież wiadomo, że nie chodzi o to, że niemowlakowi nikt nie daje książki do czytania. Nie? A propos mhm. książki, tutaj przygotowując się do tego programu, korzystaliśmy z książki Elaine Aron. Wysoko wrażliwe dziecko, taki jest tytuł tego, tej pozycji. I tutaj w jednym, w jednym z rozdziałów znalazłem taką myśl, że to ten niemowlak już bardzo bacznie nas obserwuje. Te wysoko wrażliwe dzieci. Tak. One mhm. zdecydowanie bardziej skanują swoich mhm. rodziców, wszystkie tak. ich zachowania i co ważniejsze, bardzo jakoś mocno je zapisują w sobie. Tak. Więc ta, ta zdolność obserwacji i, i wyczuwania pewnych nastrojów, postaw, mm -hmm, tak. tego, co one mogą oznaczać, jaki mogą nieść ze sobą ładunek emocjonalny, jest zdecydowanie wyższa niż u osób, które tej nadwrażliwości nie mają. Mm -hmm. Tak, dokładnie. I, i, I tutaj się zgadzam w 100%. Dlatego, dlatego pewnie ważnym aspektem jest to, żeby, żeby jakby jak mądrze wychowywać to dziecko, jak je na przykład dyscyplinować, żeby to nie było za mocne, tak? Bo, bo jeżeli to dziecko ma zdolność do obserwacji, do wyciągania wniosków i do analizowania własnych błędów, bo z tym się właśnie rodzi, a my jeszcze dodatkowo będziemy go dociskać, wałkować i tłumaczyć, i to, bo ty musisz zrozumieć, że tak nie można, że coś tam, tak? To ono jakby wpada w nadmierne poczucie winy. Czyli jakby y, dla takiego dziecka bardzo często. Y, już karą jest to, że ono zauważy, że rodzic jest niezadowolony. Jeśli rodzic jeszcze dodatkowo będzie jak, i, to, i to dziecko już zaczyna się denerwować, już, już, już odczuwa tą karę, samo się potrafi ukarać za to, że coś zrobiło nie tak, bo, bo ma zdolność do obserwacji, do obserwacji wyciągania wniosków, co zrobiłem źle, dlaczego, to jest, dlaczego rodzic jest na mnie zły, i jak rodzic wtedy go jeszcze bardziej dociska. To wtedy jest jakby dziecko przebodźcowane i ono wtedy czasami reaguje agresją na przykład. Tak? Wysoko wrażliwe dziecko potrafi zareagować agresją wtedy, kiedy już się czuje winne, już się wstydzi, a rodzic go jeszcze bardziej dociska i wtedy jeszcze bardziej go karci, zawstydza, czy, czy nie daj Boże, bije. Nie? Jak określić taki poziom progu reagowania u dziecka? No bo. Tutaj mówiłaś Paulina o, o tym takim wstępnym jakby masażu, ale to przy małych dzieciach, a jeżeli to przeoczyliśmy i już mamy no powiedzmy dziecko w wieku przedszkolnym mhm. albo nawet jeżeli w ogóle już od, od długich lat nie udało nam się rozpoznać w dziecku tego wysokiego poziomu wrażliwości i mamy nastolatka w domu, no to jak to zmierzyć, szczególnie w takim okresie, kiedy te burze hormonalne powodują już same z siebie w ogóle mnóstwo takich bardzo skrajnych reakcji u dziecka. Jak zobaczyć, czy to jest jednak tylko i wyłącznie domena wieku, czy jednak może ta nadwrażliwość, ona nie została rozpoznana wcześniej i w tym właśnie wieku młodzieńczym się szczególnie ujawnia. Znaczy no myślę, że jeżeli dziecko już się rodzi, takie. Wysoko wrażliwe, to jakby, no myślę, że rodzic to zauważa, tak czy inaczej to zauważa, czy mu się to podoba, jakby czy nie, to, to musi to widzieć, no bo jakby, jeżeli dziecko właśnie ma takie głębsze przemyślenia, zadaje jakieś trudne pytania jak na jego wiek, posługuje się takim językiem, też bardziej jakby na wyższym poziomie niż jego rówieśnicy. No, to jakby no, no trudno tego nie zauważyć, tak naprawdę. Tylko bardziej może o to chodzi, że, że rzeczywiście na przykład ta książka po przeczytaniu i tak się otwierają trochę oczy, i że jakby dopiero sobie uświadamiamy, aha, okej, okay, czyli to dziecko takie po prostu jest i takie będzie, i musimy do niego troszeczkę inaczej podejść, żeby ono mogło się jak najlepiej rozwijać, żeby mu nie podciąć tych skrzydeł. Żeby po prostu jakby dać mu szansę tak naprawdę w tym świecie przetrwać, bo, bo tak jak Ania mówiła, jakby no dużo więcej jest tych mniej wrażliwych ludzi, więc, więc takiemu dziecku i tak będzie trudniej troszeczkę. Ale też jeszcze bym chciała tak trochę. Tak, żeby to trochę uporządkować, podzielić troszeczkę, bo tutaj jeżeli chodzi o, o właśnie książkę i w ogóle o wysoko wrażliwe dzieci i dorosłych, bo te wysoko wrażliwe dzieci wyrastają na wysoko wrażliwych dorosłych, bo z tego się nie wyrasta, tylko po prostu się takim człowiekiem jest. To jakby tutaj mówimy o takiej bardziej społecznej, emocjonalnej wrażliwości, takiej na drugiego człowieka, na, na krzywdę innych, na krzywdę zwierząt. To są tego typu sytuacje. A jakby drugą trochę sprawą jest to, że, że dziecko może mieć taką typową nadwrażliwość na jakieś bodźce sensoryczne. Czyli na przykład właśnie na dotyk, czyli na przykład na dźwięki może być nadwrażliwy, może mieć nadwrażliwość wzrokową, yy, przedsionkową, czyli na przykład nie może się bujać albo kręcić, bo mu się robi od razu niedobrze. I tutaj bardziej na takie sensoryczne, co jest bardziej tutaj do pracy jakby terapeutycznej. Z tym coś możemy zrobić, tutaj możemy podziałać, możemy temu dziecku pomóc, żeby było jakby mniej wrażliwe na te bodźce sensoryczne. Żeby sobie lepiej z tymi bodźcami radziło i dzięki temu lepiej się rozwijało i uczyło. A jakby no ta wysoka wrażliwość społeczna jest takim, no jak dla mnie trochę bardziej takim tematem psychologicznym, mhm. takim mhm. Właśnie kwestie wychowawcze, jak do tego dziecka podejść, jak z nim rozmawiać, jak mu trochę tłumaczyć e, zasady tego świata e, e, i mm -hmm. bardziej właśnie takie podejście trochę psychologiczne do takiego dziecka, próba zrozumienia mm -hmm. jego. I tak, ale myślę, że bardzo pomocne w tej książce, tak? Wysoko wrażliwe dziecko, Elaine Aron. Jest tutaj taki kwestionariusz dla rodziców, tak? Czy wasze dziecko jest wysoko wrażliwe i nawet jeżeli, powiedzmy, rodzice, nie wiem, przegapili ten moment, tak? I, i ich dziecko ma 10 lat, 12, czy 16, czy, czy 5. To tutaj są takie charakterystyczne pytania, które pomagają właśnie rozpoznać, na przykład. Skarży się na grozące ubrania, szwy w skarpetkach, czy metki. Zazwyczaj nie lubi niespodzianek. Lepiej się uczyć dzięki łagodnym wskazówkom, a nie surowym karom. Używa słów skomplikowanych jak na swój wiek. Wyczuwa delikatne zapachy, ma inteligentne poczucie humoru, z trudem zasypia po ekscytującym dniu to jest na przykład charakterystyczne e, niezbyt dobrze sobie radzi z dużymi zmianami e, chce się przebrać, jeśli jego ubranie się zabrudzi jest perfekcjonistą zauważa cierpienie i stres innych ludzi. Preferuje spokojne zabawy, zadaje głębokie pytania skłaniające do refleksji, jest bardzo wrażliwe na, na ból. Jeżeli, jakby wasze dziecko ma. No tutaj z tych pytań 23, z tego co tutaj widzę, to jeżeli tych odpowiedzi jest jakoś więcej niż 13 bodajże, to to, to już jest wskazówka do tego, żeby, żeby stwierdzić, że tak, że mamy do czynienia z, z osobą wysokowrażliwą. E, także można zauważać, i to, i to nie chodzi o to, że to jest tylko w obszarze właśnie, nie wiem, czuciowym, tak, e, takiej integracji sensorycznej rzeczywiście, tylko to jest w różnych obszarach, dotyczących właściwie każdego aspektu funkcjonowania dziecka. E, więc i w obszarze społecznym, i w obszarze mm, jakiegoś, czy tutaj można powiedzieć, że, że tutaj, to, bo, co to jest poczucie własnej wartości, tak? No, każdy o tym mówi, ale tak naprawdę y, nie rozumiemy tego, że to poczucie własnej wartości da się rozczłonkować na, na kilka y, takich podtytułów, tak? Że, że jest w obszarze poczucia bycia kochanym od urodzenia, tak? To jest pierwsza, pierwsza taka jakby pierwotne poczucie własnej wartości, które wiąże się z tym, że kiedy się rodzę, przychodzę na świat, to jest ktoś, kto mnie bezwarunkowo kocha, tak? To jest w ogóle podstawa wszystkiego, baza do tego, żeby nasza osobowość się ukształtowała prawidłowo. I teraz dalej, jest społeczne poczucie własnej wartości, czyli umiejętność zawierania przyjaźni, tak, umiejętność, nie wiem, zabierania głosu na forum jakimś publicznym, prawda? Czyli to, co mówiłam, że już w przedszkolu widać, prawda? Że jedne dzieci nie mają problemu z występowaniem, a inne, a inne się tego wstydzą, prawda? I choćby, nie wiem, potrafiły powiedzieć najpiękniejszy wierszyk, to jak jest grupa ludzi, którzy na nie patrzą, to nie są w stanie w ogóle wydobyć z siebie żadnego głosu. Potem jest fizyczne poczucie wartości, takie dotyczące mm, wyglądu i, i koordynacji własnego ciała, tak? Że, że, że właśnie nie wiem, dziecko, które jest nadwrażliwe na bodźce będzie uciekało chociażby przed piłką, która, którą się do niego rzuca, tak? Ono nie będzie trenować tego, jak tą piłkę złapać, tylko jak uniknąć bólu, tak? Którego... No, I jeśli jest to chłopak, no to już będzie bardzo narażony na wyśmiewanie. Tak, i... tak. Na docinki przeróżne. I, no właśnie tak. i to wszystko się ze sobą zaczyna zazębiać, tak? I jest też intelektualne poczucie wartości, czyli jakby, czyli doświadczenie siebie w sytuacjach, kiedy się czegoś uczę, tak? Takie dziecko nie nauczy się dobrze grać w piłkę, bo ono po pierwsze, jakby boi się tego, że, że, że ta piłka go uderzy i to będzie bolało, tak. Potem się boi, że chłopcy czy koledzy tam, prawda, go wyśmieją. Boi się, że dostanie jedynkę, bo nauczyciel też, prawda, zareaguje w ten sposób, że jak nie będzie chciał czegoś robić albo nic mu nie wychodzi, no to też często. Yy, powiedzmy, że nauczyciele WF-u chyba nie wykazują się za często jakąś wysoką wrażliwością. Tak, tak mi się wydaje. <laughs> Przynajmniej taki jest stereotyp. <laughs> Przynajmniej taki jest stereotyp, tak? No ale no, raczej, no nie wiem, ja tam jak miałam kontakt z nauczycielami od WF-u, to <laughs> no, tak, ja, no, nie może zauważyłam. Nie, tak <laughs> może nie generalizujmy. <laughs> zrobimy krótką może nie pauzę. Dokładnie, krótką tak. pauzę zrobimy. Dzisiaj, przypomnę, w Nocnych Światach rozmawiamy o integracji sensorycznej. Jak można zrozumieć, jak pomóc i żyć z osobami wysokowrażliwymi, wrażliwymi, nadraktywnymi, jak pomóc dzieciom wejść w życie, dzieciom wysokowrażliwym. Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, Jana Czerzewska, psycholog i terapeutka, są gośćmi programu. Państwa zapraszamy na Facebook, jak zawsze na profilu Radia, Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence ciąg dalszy. Radio Plus, nocny Nocne Światła. Integracja sensoryczna, o niej dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Jak można zrozumieć, jak pomóc, jak żyć z osobami wysoko wrażliwymi, nadreaktywnymi, jak pomóc dzieciom wysoko wrażliwym wejść w życie. W studiu Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka, Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej. Zapraszamy też słuchaczy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Kiedy tak słucham tego opisu, który tutaj rysujecie, dzieci wysoko wrażliwych, no to w gruncie rzeczy jest to mocno tożsame z tym konstruktem, który nazywamy melancholią pewną. Mhm. Jakimś takim melancholijnym usposobieniem. I typem też temperamentalnym, melancholikiem, czyli pewna, pewne mhm. skupienie wewnętrzne, bogate, bogata wrażliwość, to. ale jednocześnie perfekcjonizm i niepokój, kiedy ktoś ten, ten porządek, w którym Melancholik się porusza, który buduje jako poczucie własnej wartości, kiedy ta, ta jego sfera jest naruszona, to, to potrafi wysunąć zęby. Prawda? Mhm. Nagle z osoby, która która jest cicha, spokojna, miła, sympatyczna, nie wadzi nikomu, nagle momentalnie rodzi się tygrys z wężem i słoniem i, i wszystkimi innymi dzikimi zwierzętami. Po czym Bęc jakoś tam teoretycznie znika szybko, ale jak się okazuje, tylko na zewnątrz, bo w środku cały czas ta burza, zanim taka osoba ochłonie, trwa długo, 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 wygasa. To nie jest tak jak u choleryka, który szybko się zapali i szybko gaśnie. Tam tak, tak, jednak, tak. powiedzmy, jest ten wybuch, ale mhm. jego konsekwencje emocjonalne trwają bardzo długo. Mhm. Tylko nie wiem, czy Ania się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że melancholik kojarzy się też z takim smutkiem wielkim. A tutaj sobie myślę o tych wysoko wrażliwych dzieciach, że rzeczywiście one mogą stać się takimi melancholikami, jeżeli nie dostaną tego zrozumienia i ten mm -hmm. świat rzeczywiście ich tak po prostu przytłoczy. No to są smutni, bo jak nikt ich nie rozumie, to tak. po pierwsze rodzice ich już nie rozumieją, potem rówieśnicy i tak dalej. No to rzeczywiście mogą się stać takimi smutnymi melancholikami, ale jakby ta książka tutaj tak to, to pozytywne spojrzenie w tej książce na te wrażliwe dzieci jakby daje taką nadzieję, że jakby nie musi tak się wcale stać. Że ten wysoko wrażliwy człowiek może być pełny radości, może mieć poczucie własnej wartości. Tak, twórczą osobowością. Może być bardzo twórczą osobą, więc jakby no tutaj autorka bardzo fajnie to tak przekierowała, jakby żeby z tej w cudzysłowie wady zrobić wielką zaletę. Owszem, ta książka jest mm -hmm. bardzo ciekawa pod tym względem, że ona rysuje tutaj postaci, które nie są jednoznaczne, które no, rodzą mnóstwo problemów, no bo ten próg reagowania, który jest dosyć niski, siła reakcji emocjonalnej wysoka, kłopoty z przystosowaniem się do zewnętrznych reguł i no, takie nietypowe reakcje początkowe, na przykład w kontakcie z różnymi osobami, wycofanie, mhm. gdzieś obserwacja, trudność nawiązania, relacji, nieśmiałość, to, to jest jedna, jedna strona medalu, natomiast druga, no, to jest właśnie oprócz. Tego, że to jest pewna zdolność, łatwo, łatwość nabywania wiedzy, budowania pewnego świata, kreowania pewnej rzeczywistości, która jest jedyna w sobie, jedyna w swoim stylu i unikalna zdolności pewne intelektualne, które czasami, jak same mówiłyście, potrafią takie dziecko wywindować na poziom, który często pozwala im dyskutować z dorosłymi na, na jakieś mhm. bardzo ważne, filozoficzne poziomy. Oczywiście na, na jakimś, może nie, nie jest to dyskusja akademicka, ale na pewno zaska może zaskakiwać. Zaskakuje dorosłych. Tak, tak. Zaskakuje dorosłych. Mhm. Pamiętam na przykład. Z moją córką kiedyś oglądaliśmy film Titanic, miała wtedy Natalia, jeśli dobrze pamiętam, około pięciu lat czy sześciu. Mhm. No i upłynęło trochę czasu, idziemy, idziemy sobie spacerujemy za rączkę i rozmawiamy o tym i o tamtym. Tu trawka, listki, zwierzaczki itp. itd. różne nam historie i nagle chwila ciszy i takie, takie że tato, i, I już po głosie słyszę, że, że jest jakiś, że mhm. to już, już nie chodzi o, o to, że trawka rośnie, słońce świeci, bo jednocześnie czuję takie, że, że jej dłoń się zacisnęła mocno w mojej. Mhm. No, no i tak mówię, słucham, um, wiesz co, Titanic zatonął, ale powiedział takim dramatycznym tonem. Mhm. No, no tak, to rzeczywiście, moja duża katastrofa, bardzo poważna tragedia. Mhm. No mówię, tak, tak to no. Ocean pochłonął 1856 dusz. O, matko, pięcioletnie dziecko tak powiedziało. Tak. No. Niesamowite, co? Chwila ciszy. Dlaczego? O Jezu. o, Jezu, nie zazdroszczę ci być w roli rodzica w tym momencie, tak? No właśnie, no. to są takie pytania, które jak, rodzic, jak dziecko zadaje, to rodzicowi się robi gorąco, prawda? To, dokładnie tak mi się zrobiło. I, I teraz, jak tutaj rzeczywiście prawidłowo zareagować, żeby to dziecko nie poczuło się jakby zignorowane, a to, co, to, co robią często rodzice, to mówią: Oj, tam przestań, co ty za głupoty gadasz, nie? Mhm. I jakby ignorują to, albo właśnie tak bagatelizują to, co dzieci mówią, czyli. Zmieniają temat, prawda, no i teraz, a dziecko z tym zostaje, tak? Ono mówi jakąś oczywistą prawdę, która jest trudna. Wiadomo, że no nie ma mądrego, który by umiał. Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dochodzi do takiej tragedii, prawda? A tutaj i co powiedzieć takiemu dziecku. Wtedy? No, ja pamiętam, że rzeczywiście wiłem się jak piskosz i w sensie takim intelektualnym, bo spróbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego. Niestety, no nie wiem, niestety, czy niestety znalazłem jedyną odpowiedź taką, jaką znałem, czyli opisałem tą historię z punktu widzenia faktów, które, które mm -hmm. się wydarzyły, które doprowadziły do, do tej katastrofy, do mm -hmm. czyli zaniedbania, czyli. no Pewien hurra, optymizm i, i również mhm. no, bardzo opóźniającą się akcję ratunkową. Tak. Przestrzeganie pewnych tak, procedur, tak. tak. i tak dalej, i tak dalej. To, to że jednak te grozie... No wybrnąłeś z tematu, muszę powiedzieć. No tak, ale miałem poczucie pewnego niedosytu. No bo mhm. ja tutaj dokładnie zacytowałem, co, co powiedziała Natalia. To, to no. Ocean pochłonął tam tysiąc ileś tam pięćdziesiąt dusz. dusz. Dajmy na to. Już nie pamiętam tej liczby dokładnie, ale ona to potem sprawdziłem i to, to co powiedziała Natalia, to się zgadzało z faktami. Czy mm -hmm. ona to zapamiętała jakoś? Mm -hmm. ja, ja nie wiem, czy pamiętam w tej chwili. Ja myślę, że no, no, gdyby powiedział: Ojej, zginęło tylu ludzi, prawda? To ocean pochłonął ileś tam dusz. No. Czyli nie było to, to, to było pytanie do głębszy. końca pytanie... o to, kto popełnił tak, błąd, kto prawda? popełnił błąd, dlaczego doszło do katastrofy, tylko stała się jakaś tragedia, w której... Ta, ta integralna osoba ludzka przestała istnieć w tym świecie. Co się z nią stało? Dlaczego jedni przeżyli, a jedni zginęli, a inni przeżyli? No, Bo potem jeszcze Natalia mnie dopytywała o kolejne rzeczy. Ja tam opowiadałem o pewnych faktach, ale to, to pokazało, że rzeczywiście dzieci, mimo ich takiego dziecięcego charakteru, trzeba czasami naprawdę traktować poważnie. No, myślę. <laughs> Przydałoby się. <laughs> Natomiast. Myślę, że też yy, znaczy ciekawe, ciekawe jest to, yy, yy, w jaki sposób my jako rodzice mamy wpływ na to, jak się rozwija to nasze dziecko, yy, bo są badania na to, że troskliwa opieka yy, i łagodne traktowanie, rozumiejące traktowanie dziecka powoduje, że w dziecku yy, yy, wytwarza się oksytocyna. Która hamuje rozwój, znaczy wydzielanie się kortyzolu, a kortyzol to jest hormon stresu, tak? Czyli jeżeli rodzic jest rozumiejący, wrażliwy, troskliwy i reagujący na, na daną potrzebę dziecka, to ono się wycisza, uspokaja, i wtedy jest to optymalny moment, żeby ono mogło wchłonąć jakąś wiedzę, tak? Czyli bo uczymy się. Nie pod wpływem silnego stresu, tak? tylko przynajmniej te wysoko wrażliwe dzieci lepiej się uczą wtedy, kiedy w tej przyjaznej atmosferze, czyli wtedy, kiedy ich mózg jest na optymalnym pobudzeniu. Znaczy, bo tak naprawdę chodzi o optymalne pobudzenie. Tak? Jeżeli ktoś jest niskowrażliwy, to i on potrzebuje silne, silniejszych bodźców, bo żeby wskoczyć na ten poziom pobudzenia to jego trzeba troszeczkę zestresować, żeby on jakąś wiedzę przyswoił, tak? Ale jeżeli dziecko jest wysokoreaktywne i ma już za wysoki poziom pobudzenia, a my go jeszcze zestresujemy, to ono na pewno żadnej wiedzy nie przyswoi. tak? To się go tylko rozproszy. Tylko, tylko się rozproszy i będzie zdenerwowane, będzie, będzie skoncentrowane na to, że jest mu źle, a nie przyswoi żadnej się wiedzy. Do tego. I się dodatkowo zniechęci, tak? Więc jakby... Tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, żeby, żebyśmy my pamiętali jako rodzice, że mamy naprawdę bezpośredni wpływ na to, co się wydziela w mózgu naszego dziecka. Tak, że naszą spokojną reakcją powodujemy, że u dziecka się wykształca ta, czy wydziela się oksytocyna, która hamuje stres i wtedy to jest moment, że można z tym dzieckiem jakby uczyć, rozmawiać z nim, prawda, czy przy, nie wiem, pozwalać, żeby ono przyswajało sobie jakąś wiedzę. Ale możemy równie dobrze spowodować, że y, i tak już wysoki stres podnosimy dziecku, tak? Wtedy tego kortyzolu się wydziela coraz więcej, a wiadomo, że. Y, Taki nadmierny stres i ciągłe wydzielanie się tego kortyzolu prowadzi też do, do pewnych uszkodzeń mózgu, które za, jakby zaburzają późniejsze funkcjonowanie, tak. Chodzi tutaj o uszkodzenia neuronów hipokampu, który odpowiada za, za pamięć, za koncentrację, za myślenie, za wszystko, tak. Więc i za emocje również, więc, więc jeśli my będziemy takie dziecko stresować w momencie, kiedy ono i tak już ma za wysoki poziom pobudzenia, to naprawdę robi, robimy mu autentyczną krzywdę, która ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w mózgu tego dziecka. To no ale nie... w ogóle na całą somatykę, no bo jeżeli nadnercza się nieustannie gotują, tak, produkując ten tak, kortyzol, kortyzol, no to no przecież cały organizm jest zestresowany, no. jest w jakimś Dokładnie. napięciu. Tak, no. cały organizm jest zestresowany i nic tam prawidłowo nie, nie, nie funkcjonuje, więc Czasami y, trzeba odłożyć jakby y, ten moment, kiedy chcemy, nie wiem, powiedzmy, że dziecko coś zrobiło złego i my chcemy je koniecznie zdyscyplinować, ale kiedy ono jest w stanie takiego silnego pobudzenia. To jedynym zadaniem, które musimy zrobić, jest je wyciszyć, a potem można rozmawiać, rozmawiać o tym, spokojnie. co się stało, bo ono na tym wysokim poziomie pobudzenia nie jest w stanie nic przyjąć, dokładnie nic. A w momencie, kiedy będziemy jeszcze bardziej w niego ładować, no to ono się potrafi zachować agresywnie, choć w ogóle z natury rzeczy nigdy te dzieci nie są agresywne, tak? One tylko w jednej sytuacji się zachowują agresywnie, kiedy są zapędzone w kozi róg. Kiedy nie mogą się odciąć od bodźca i wtedy, jakby jako ostateczna, ostateczna rzecz, no to wtedy atakują, tak, jeżeli już, już, już nie mają innej drogi ucieczki, nie? A to jeszcze, jeśli chodzi o to zrozumienie dziecka, to przy tej nadwrażliwości czuciowej też jest bardzo ważne, bo często, jeżeli rodzic nie zdaje sobie sprawy, o co chodzi, to jakby czasami próbuje na siłę coś tam wskórać. I na przykład, no byłam kiedyś świadkiem na plaży, kiedy mama trzymała dziecko takie tam dwu, letnie, na szczęście ta mama jeszcze nie była jakaś taka bardzo zdeterminowana, w sensie nie chciała zrobić tego bardzo na sił, ale chciała go zachęcić do tego, żeby stanął bosymi stopami na piasku. A ten dzieciak, za żadne skarby, po prostu za żadne skarby, nogi do góry, po prostu płacz i nie stanie i koniec kropka. No ona na szczęście w końcu zrezygnowała z tego pomysłu. Ale że akurat tam y, moje dzieci też się bawiły, no to tam mogłyśmy tam jako te mamy sobie chwilkę pogadać. No i ja tak y, do niej mówię, że może by tam y, spróbowała gdzieś się dowiedzieć, skonsultować może, bo być może ma jakąś nadwrażliwość y, ten chłopczyk i ona w takim była szoku, bo jakby no pierwszy raz się z tym zetknęła i nagle ktoś jej mm -hmm. powiedział, że no, jakby że że, że może to da się jakoś sformułować, określić i może da się coś z tym zrobić, bo powiedziała mi, że oni bardzo lubią z mężem przyjeżdżać na plażę, no ale w ogóle od, odkąd się urodził im syn, nie mogą tego zrealizować, no bo on po prostu nie jest w stanie tego piasku. Utrzymać. dotknąć. Mhm. Tak. I poleciała mhm. za chwilę tam do swojego męża, nawet słyszałam, jak jeszcze mówił, mówi, słuchaj, tutaj wiesz, okazuje się, że może to jest jakiś problem mhm. właśnie z zakresu integracji sensorycznej, że możemy tutaj mhm. jakoś pomóc. I pomogą nie tylko swojemu dziecku, które będzie sobie lepiej z tym radziło, ale sobie też, no bo znowu będą mogli jeździć na tą plażę. Mhm. Tak. Ale też jakby, bo to jest też Ale trudne z dla rodzica, też... że, że tak, prawda, tak, że tak. No, co ja takiego źle robię, że to moje dziecko, nie lubi no. czegoś, co jest zazwyczaj przez większość ludzi postrzegano lubiane, jako przyjemne, jako przyjemne tak, prawda? Tak, tak, tak. A ten dzieciak czuje niemalże ból fizyczny, jak ona próbuje go postawić na tym... Na tym piasku. I niektórzy rodzice robią to też tak na siłę, więc tutaj no, trzeba zawsze się zastanowić, zanim zmusimy do, do czegoś dziecko. Dlaczego to dziecko tego nie chce i dlaczego tak bardzo? To rodzica, porozmawiamy za mówi. chwilę, bo pół z nas tych właśnie minął, godzinkę już mamy za sobą. Dzisiaj o integracji wspomnianej sensorycznej rozmawiamy, jak zrozumieć, pomagać i żyć z osobami wysoko wrażliwymi, nadraktywnymi, dziś z dziećmi szczególnie. W studiu Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Czyrzewska psychoterapeutka. Państwo, zapraszam słuchaczy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Po piosence wracamy. Światła. Od 6 minut mamy piątek. 1 lutego, proszę Państwa, pierwszy miesiąc roku mamy za sobą. Nie wiadomo kiedy to zleciało. Jestem zupełnie zaskoczony, no ale fakt jest faktem, kalendarz nie kłamie. Dzisiaj w nocnych światłach rozmawiamy o integracji sensorycznej, jak zrozumieć, jak pomóc i żyć z osobami wysoko wrażliwymi na szczególnie z dorastającymi dziećmi. W studiu Anna Czyrzewska, psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej, Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, ośrodek Trampolinka. I państwo też, jak zawsze, jesteście zaproszeni na Facebook. Tam w komentarzach pod Pierwszym Postem od Góry możecie Państwo do nas pisać myśli, wątki, komentarze, pytania. No właśnie, teraz przejdźmy na rodziców. Kamyczek przerzucimy przez spłot do, do ogródka rodzicielskiego. No bo. Przepraszam. Z jednej strony mówimy o tym, jakie te dzieci są i z jakimi problemami rodzice muszą sobie radzić, chcąc je dobrze wychować. Ale pytanie takie, kiedy rodzice nie są wysoko wrażliwi, czy będą w stanie zrozumieć swoje dziecko? Czy nawet przy dobrej chęci, przy dobrej woli, bez jakiejś wyrazistej pomocy i bez... No, Możliwości takiego zasadniczego zrozumienia emocjonalności tego dziecka, czyli nadawania na podobnych falach, w ogóle są w stanie wejść no, w taki kanał myślowy, że to jest dziecko, które jest odrębnym w ogóle bytem, które ma zupełnie inne postrzeganie świata, inną wrażliwość i ona zupełnie się nie zgadza z, z wrażliwością rodziców. Mhm. Tak, jest to problem w dwie strony. Zarówno problemem jest to, kiedy rodzic jest y, mało wrażliwy, a dziecko jest wysoko wrażliwe. Wtedy problem ma dziecko. <głosy> <głosy> Ale jest też problem w drugą stronę, kiedy rodzic jest wysoko wrażliwy, a dziecko jest nisko wrażliwe, i wtedy y, ten wysoko wrażliwy rodzic również może mieć sporo problemów ze zrozumieniem tego dziecka. I teraz tak. Y, Albo będziemy stosować tak zwaną taką prymitywną empatię, czyli poprzez własne doświadczenie potrafimy zrozumieć drugiego człowieka i wiemy o tym, że na przykład, jeśli nas w jakiejś sytuacji boli, to innego też będzie bolało. To jest taka prymitywna empatia, albo, albo wyjdziemy poza własne odczuwanie i zaczniemy inaczej, inaczej patrzeć na to dziecko. Czyli takie proste porównanie, że zobacz, dla mnie nie wiem, chodzenie po piasku jest przyjemne, przekonaj się, dla ciebie to będzie też przyjemne. Nie pasuje, tak jakby nie da rady. No z tym się tutaj się, znaczy tutaj warto odwrócić tą sytuację, co Paulina mówiłaś mi w trakcie wcześniej. To był dobry przykład. No jeżeli takie dziecko odczuwa chodzenie po piasku jako ból, no to chyba mało reaktywnemu rodzicowi można by było wytłumaczyć, no słuchaj, no to nie wiem, powciskamy ci szpilki w ciało i będziemy przekonywać Cię co do tego, że to jest przyjemne. tak? Skaleczymy Cię i powiemy Ci, wiesz co, to nie boli. Zobacz, to jest, to jest zupełnie normalne. Albo nie wiem, przypalimy tą osobę, nie wiem, papierosem załóżmy i powiemy jej, że słuchaj, ale że to nie jest nic takiego, tak? To nie boli, to nie, boli. nie? I teraz pytanie. Nie, to scenne jak z kamieni na szaniec. No, no tak. Przepraszam <laughs> za, te przesukanie, brutalne, przesukanie za te brutalne Za na gestapo, no. Janka Bytnara. Ale jeżeli. Jakby ból jest czymś, co my jesteśmy w stanie odczuwać, jakby tylko indywidualnie, nikt nie jest w stanie zrozumieć, co to, co, co to znaczy, że mnie w tym momencie boli, no to czasami porównanie jest takie, jakby. Mm, no bo jak ktoś jest nisko wrażliwy, czy normalny, po nazwijmy to neurotypowy, tak, jest takie ładne określenie, no to jak on chodzi po piasku, to jest to dla niego przyjemne, tak? Ale jak jest wysoko wrażliwy, to to ani nie będzie przyjemne, ani czy wysokowrażliwym albo nadreaktywny. Tak? nadreaktywnym. Nadreaktywny, myślę, tak. że mhm. czuciowo. Tutaj jest jakby problem z jakimś zaburzeniem tak? od, od odczuwania bodźców sensorycznym. To, to wtedy nie pomoże mu to, że mu wytłumaczymy, że to jest przyjemne, mhm. bo to i tak, i tak będzie dla niego cierpieniem. Tak? Tylko trzeba wtedy jakby zastanowić się, jak to, załóżmy dziecko, odczulić. Nie? Mhm. Co z nim takiego, jakie ćwiczenia z nim wykonywać, żeby ono nie było aż tak wrażliwe tak jak, nie wiem, no przynajmniej porównanie do alergii, myślę, że jest podobne, nie? że jeżeli y, ktoś ma uczulenie na pyłki, y, ma alergię na pyłki i reaguje, prawda, że katarem, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, no to odczulanie polega na tym, że przez cały rok podajemy bardzo małą dawkę alergenu i w ten sposób, y, kiedy przychodzi ten silniejszy bodziec w postaci wiosny i kiedy te wszystkie drzewa pylą, to to ten organizm już tak silnie nie reaguje, tak? Ale jeśli nie podajemy mu tej malutkiej dawki przez jakiś czas i potem nagle go wystawimy na napylenie drzew, no to wiadomo, że ta reakcja będzie kichanie, prychanie, tak? Ciągle łzy z oczu i, i organizm będzie się bronił. I teraz no, chciałabym, żebyś może, Paulina, ty bardziej powiedziała, bo to twoja, to twoja działka, tak? Jakby na czym polega odwrażliwanie tych dzieci, jeżeli one są nadwrażliwe sensorycznie. O co w tym w ogóle chodzi? Mhm. No jeżeli tu mówimy o nadreaktywności takiej czuciowej, no zawsze w integracji sensorycznej opieramy się najpierw na tych bazowych systemach, czyli to jest układ przedsionkowy, proprioceptywny i czuciowy. To, są, to jest taka baza, bo to w życiu płodowym te układy rozwijają się najwcześniej i jakby na bazie ich później rozwijają się kolejne. Więc no tutaj przy tych czuciowych, tak jak wcześniej wspominałam, dzieci nie lubią takiego delikatnego, dajemy im ten mocny docisk, czyli taki głęboki, to powoduje odwrażliwianie, to, to pomaga im lepiej odbierać później te łagodniejsze bodźce. Potem stosujemy masaż różnymi fakturami, czyli jakby tam bierzemy sobie różne szczoteczki, gąbeczki, piłki, masażery. No różne, możemy sobie wziąć nawet jakiś wałek kuchenny, możemy wziąć piłkę taką dużą gumową i nią Wałek kuchenny to jest dosyć, dosyć groźnie. <grym> brzmi groźnie, ale możemy do dobrych celów użyć. Do, do, do wałkowania, a nie do, do, do uderzania. Tak, do tak. wałkowania, nie do uderzania <grym> zdecydowanie, tak. I, ale też tutaj zawsze jest też taka zasada, że to też grozi o posądzeniem o przemoc domową. Bo... <grymne> <grymne> Taka zasada, że nie robimy nic na siłę, czyli, jakby dziecko musi się zgodzić na ten dotyk. On ma być dla niego przyjemny, a nie, a nie nieprzyjemny. Jeżeli chodzi już o wprowadzanie różnych faktur, to też dziecku powinno najpierw dostarczyć sobie samo, bo, bo jakby to jest dla niego łatwiejsze niż jak ktoś mu to robi. Więc lepiej, żeby sam dotknął, sprawdził, dotk yy, poczuł rękoma, później na przykład yy, pomasował się w tych rejonach, które na przykład nie są tak bardzo wrażliwe, i stopniowo do tych bardziej wrażliwych dochodzić. No dobrze, a jeżeli mamy taki układ, że są rodzice, z których jedna osoba jest wysoko wrażliwa, druga no powiedzmy taka standardowa, albo może nawet podreaktywna, nisko, tak? nisko wrażliwa. I mamy dziecko wysoko wrażliwe. Czyli tutaj dosyć ciekawy, ciekawy się rysuje trójkąt, który absolutnie no, niejednoznacznie trzeba jakoś próbować pojąć, bo każde z nich postrzega świat w inny sposób. Mhm. Już rodzice mogą mieć problem z, z dogadywaniem się od pewnego no momentu. Łącznie. Od Właśnie tego to trzeba zacząć. Także... A, a tutaj jeszcze pojawia się dziecko, które jest dodatkowym wyzwalaczem problemów. Mhm. No tak, no i tutaj mamy problem z tak zwaną do, dobrocią dopasowania, tak. Jest taki, jest taki termin, y uknuty, y i to chodzi o dopasowanie pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ale także do, dopasowanie pomiędzy dorosłym a dorosłym, tak? Y jak wiadomo, takie pary zazwyczaj trafiają do mnie prędzej czy później na terapię, czy do różnych innych terapeutów, bo jeżeli jest jedna osoba, która jest wysoko wrażliwa, i druga osoba, która jest bardzo nisko wrażliwa, to na pewno taka para będzie miała kłopoty sama ze sobą, tak? Im będzie się strasznie ciężko dogadać, naprawdę. Więc y, może czasem warto na etapie zastanawiania się, tak, y, z, kim, y, z kim się związać na całe życie, może warto zadać sobie to pytanie, y, tak? Y, czy nie jesteśmy tymi dwoma skrajnościami, bo kłopotów będzie bardzo dużo, jak również na poziomie takim, że potem dziecko się może urodzić. I być właśnie albo wysoko wrażliwe, albo nisko wrażliwe. I teraz tak, jak dziecko jest wysoko wrażliwe, no to powiedzmy, że jak nie wiem, przysłowiowa mama jest też wysoko wrażliwa, to ona y, bardziej rozumie to dziecko i potrafi go wspierać, potrafi dawać mu różne rozwiązania, no bo jakby już coś przeżyła i. Y, z czym się zresztą spotkała mnie jednokrotnie, tak? że, że mama, która sama przeżyła jakieś trudności w dzieciństwie, bo nikt jej nie pomógł z tą wysoką wrażliwością, rodzi dziecko, które jest do niej podobne, to ona temu dziecku dużo łatwiej jest w stanie jakby tą drogę utorować, bo wie już, co pomagało, co było krzywdzące. tak. Jeżeli potrafi sama, jakby sama ze sobą dojść do ładu, to najczęściej jest bardzo fajnym rodzicem, który Znajduje różne ciekawe rozwiązania dla tego dziecka. No, kiedyś słyszałam, znaczy jedna kobieta mi opowiada, ona, ona była dyslektyczką, i jej syn również się urodził dyslektykiem, i jak zaczął się uczyć w szkole, to jakby przekręcał wszystko, co możliwe w, w, tych, w jednym wyrazie czyli wszystko stało nie w tym miejscu, co trzeba. I a ona, jakby on, on napisał jakiś wyraz, który miał, nie wiem, do napisania w szkole i przyszedł tak się jej pochwalić, że zobacz, napisałem. No przy czym jakby wszystko było na odwrót, tak? I były te ilustrzane odbicia i wyraz był napisany od prawej do lewej i przestawione byzdy, prawda? No po prostu wszystko, co, co mógł, to zrobił źle i ona każdą z tych literek ym, potraktowała jako... Takiego, takiego, nie wiem, Jasia Wędrowniczka, tak. I powiedziała, pierwszy komunik komunikat, który ona do, nie, do niego powiedziała, to że świetnie, super sobie poradziłeś, Wiesz, tylko te literki e, trochę pobłądziły i trzeba je poprzestawiać na miejsca, tak. I przestawiła mu te wszystkie literki, pokazała, że a, zobacz, ten się odwrócił, prawda? I ma brzuszek nie z tej strony. Ona zrobiła z tego zabawną historię, e, i on w końcu napisał ten, ten, e, to, ten wyraz prawidłowo, ale ona w swoim doświadczeniu słyszała tak, że jest głąbem, że jest idiotką, że do niczego się nie nadaje, prawda, że po prostu nic nie potrafi. I ona sama ze sobą miała dużo problemów takich emocjonalnych, związanych z bardzo, z bardzo niską samooceną, natomiast potrafiła pomóc swojemu dziecku, nie? Ale problem się zaczyna wtedy, kiedy okazuje się, że drugi rodzic ma to gdzieś, nie? O, Jezu, jak ty się pieścisz nad tym gówniarzem, weź, dostałby trzy baty i by mu przeszło. Naprawdę, ja słyszę takie komentarze, tak? To, 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 to jest, Tego jest wszędzie, tak? No, taki nisko wrażliwy człowiek uważa, że na przykład najlepszą, bo ja dostawałem od ojca paskiem. I rzucić na głęboką wodę. Niech się nauczy Tak, A. tak. Ojciec to mnie nauczył pływać w ten sposób, że mnie po prostu zrzucił z pomostu i se poszedł, nie? I, I owszem, no. Jakby na czas mi to nie chce przejść przez gardło, no ale skoro ten człowiek żyje, prawda? No to znaczy się, że chyba się nauczył pływać, nie? Ale o ile jestem w stanie zrozumieć, że czasem przy bardzo nisko reaktywnym człowieku taki poziom stresu w postaci takiego paska może być jakimś takim, nie wiem, motywatorem, tak? chociaż no, no, no jakoś mi się to kłóci gdzieś wewnętrznie, no ale powiedzmy, że jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo niektórzy ludzie. No, nie wiem, uważają na przykład, że dostawali paskiem i, i nie zauważają w tym, żeby stała im się jakaś wielka krzywda. Potraktują to tylko, a to tylko tam ból fizyczny, nawet. Przecież mamy znajomego, który mówił, że tylko... No, on tylko negocjował, ile tych pasków dostanie, tak? Czy 10, Mówi czy 7, czy za, 5, za tak? za dużo, na tyle Nie, nie no, ale przecież to nie jest taka duża przewina. To dlaczego 10? No to chyba 5. I tak sobie z, z mamą, czy tam z tatą negocjował. Wynegocjował ostatecznie 4, dostał 4 paski i leciał dalej bawić się. I nie ma poczucia krzywdy żadnej, <laughs> tak? Myślę, że nie jest za bardzo wysoko reaktywnym człowiekiem. Tylko właśnie nisko reaktywnym. natomiast te metody, które działają do osób niskoreaktywnych kompletnie nie przystają do wysokoreaktywnych. I, i tu jest na, naprawdę olbrzymi problem wychowawczy, bo rodzice muszą się ze sobą dogadać. Tak? Jeżeli nisko reaktywna osoba będzie patrzyła na swoje wysokoreaktywne dziecko przez własny pryzmat, to na pewno skrzywdzi to dziecko. Na pewno. To trzeba cała wyjść z nie własnych tylko, butów. Nie tylko um, obsługi, że, przepraszam za, za słowo dziecka, ale również obsługi siebie, samego. Tak, tak, że nie, nie każda świadomość samego siebie, że nie hmm. wszystko, co na mnie działało pozytywnie, tak, czyli ja uznałem, że nie wiem, że ja, jakiś rodzaj reprementy zastosowanej przez mojego ojca pomógł mi, bo zrozumiałem, bo, bo wiedziałem na przykład za co. Jak rozmawiam czasami z osobami reaktywnymi, które mówią, że im, nie wiem, przemoc fizyczna nie zrobiła nic złego. No to one mówią, że wiedzą, za co dostawały, tak? Jakby był to tylko jakiś rodzaj, nie wiem, bólu fizycznego, który nie dotykał ich, jak, jakby, nie wiem, poczucia e, godności, czy nie, nie czuli się w ten sposób, w żaden sposób poniżeni, tylko, tylko po prostu, no dobra, była, była przewina, była kara, dobra, idziemy dalej, nie? Natomiast. No ja bym z tym dyskutowała, czy to rzeczywiście nie zostawia śladów, no ale niektórzy tak twierdzą, że ta przemoc fizyczna, sama przemoc fizyczna nie, nie jest aż tak trudna do poradzenia sobie jak przemoc psychiczna na przykład, tak, wobec dziecka, czy emocjonalna. No, ale przemoc fizyczna jest też przemocą psychiczną. No. Tak, też jest. No i no. dlatego ja się nie do końca z tym zgodzę. Ja tylko mówię o tym, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, tak, no to niektórzy twierdzą, że im to nic nie zrobiło w głowie. No ale, no jakby, no, no nie mogę z tym dyskutować, no bo, no bo nie siedzę w ich głowach, chociaż jakieś tam swoje podejrzenia mam. Natomiast na pewno to, że mnie bito, i ja sobie z tym poradziłem, to ja teraz w taki sam sposób będę traktował swoje dziecko, to jest na pewno błąd. No to znaczy, że to ślad został i to poważny. Tak. Przemoc rodzi tak. przemoc, no ja wiemy tak. doskonale o tym, i to nie jest truizm, chociaż często używa się tego określenia dosyć lekko. My dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o integracji sensorycznej jak zrozumieć, jak pomóc, jak żyć z osobami wysoko wrażliwymi, nadreaktywnymi, jak pomóc dzieciom takim wejść wysoko wrażliwym w życie. W studiu Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Czyżewska, psychoterapeutka. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Piosenka, za chwilę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o integracji sensorycznej, o tym jak zrozumieć, jak pomóc i żyć z osobami wysoko wrażliwymi, nimi jak pomóc dzieciom wysoko wrażliwym wchodzić w życie. W studiu Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka, Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus, komentarze pod pierwszym postem od góry. Przyszedł czas na to, żeby poruszyć pewien wątek, który zainspirował. No myślę nas wszystkich, bo oprócz książki Wysoko Wrażliwe dziecka, Lajon, także posiłkowaliśmy się periodykiem integracja sensoryczna, to jest kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i w jednym z numerów, mianowicie trzecim z września ubiegłego roku jest artykuł, znajduje się publikacja o znaczeniu więzi w rozwoju dziecka z nadreaktywnością sensoryczną autorstwa Anny Czaj. No i no tutaj nie sposób tego wątku nie podjąć, no bo chcę was zapytać o to znaczenie więzi w rozwoju dziecka z nadreaktywnością sensoryczną. No czym jest więź, jak powstaje, szczególnie w, no to takie ogólne pytanie na początek, ale potem poproszę, żebyście powiedzieli w jakim kierunku trzeba iść z tą więzią i jak ją budować w przypadku dzieci wysokowrażliwych. Uh -huh. No tak, jeśli chodzi o tworzenie się więzi, no to są, jest, jest jakby kilka stylów przywiązania się. Jeżeli jest prawidłowy, bezpieczny styl wiązania, no to, 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 to jest tak, że dziecko wyraża swoje potrzeby, yy, czyli to, co, to, co czuje i, i rodzic prawidłowo reaguje na, na to, co to dziecko do niego mówi. Wiadomo, że na początku dziecko tylko płacze i ten płacz jest niespecyficzny, czyli ono ma tylko jedną możliwą reakcję y, powiedzenia, że coś jest z nim nie tak, prawda? I, i no nie ma mądrego rodzica, który by od razu wiedział, co ten płacz oznacza, bo czasem oznacza, że jest mu zimno, czasem, że jest głodny, czasem, że chce spać, czasem, że jest przestymulowany, y, czasem, że nie wiem, y, właśnie zrobiło kupkę, jest mu nieprzyjemnie, y, a czasem po prostu to, że y, potrzebuje chociażby przysłowiowego docisku, tak? Mhm. Eee, czyli wałka. E, e, czyli w przypadku <laughs> niemowląt nie ciężka kołdra na przykład, tak? Co kiedyś, kiedyś babcie naturalnie robiły, bo kiedyś były tylko pierzyny, takie bardzo ciężkie pierzyny. Masywne. E, I dzieci pod tym spały i to było dobre. Potem się przeszło w takie syntetyczne kołdry, które są bardzo lekkie. E, przez co jakby straciliśmy taką naturalną zdolność do uspokajania dzieci. No i właśnie... Otóż to całe becikowanie na przykład. Tak, i becikowanie jest właśnie takim, tak, rozwiązaniem tego, żeby właśnie dziecko siebie lepiej czuło, żeby czuło się bezpieczne. To, to musi gdzieś tutaj być mocno, mocno dociśnięte, tak? W, to trochę w jak wąż w dziupli, on dopiero wtedy czuje się bezpieczny, kiedy czuje swoje całe ciało, gdy ono jest uciskane przez tę przestrzeń. No właśnie. Bo kiedy wąż jest tak. na otwartej przestrzeni, on dlatego jest, bardzo łatwo wywołać u niego agresję, ponieważ on nie czuje całego swojego ciała. No. I, i wtedy bywa po prostu bardzo łatwo, można zostać przez niego zaatakowanym. No proszę. Mm. Opisałabym dokładnie to o małych dzieciach, tak, że one po prostu jak nie czują tego swojego ciała, to nie czują się bezpieczne, nie? Mm -hmm. No, no tak, 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 Znaczy są też te y, kołderki obciążeniowe tutaj, w, y, y, um, tylko, że nie można ich stosować jakby tak y, na własną rękę. Trzeba zawsze skonsultować z terapeutą, y, bo, y, bo można też dziecku zrobić po prostu krzywdę. Tak, no, ale to nie, to nie jest my, kołderka załowiu. Nie, no nie, troszkę nie, nie. tak, dużo znaczy, waszy, ona Ona jest, jest ciężka, ale ciężka. to jest tam no, 10% masy ciała y, dziecka, ale no, trzeba uważać, bo jakby no, dziecko też musi się już, um żeby się nie, wiem, nie nakryło y, tą y, kołdrą. No mhm. i generalnie są y, no, też poważne skutki, jeżeli, y, jeżeli się to nieprawidłowo zastosuje, więc trzeba naprawdę skonsultować wcześniej. Mhm. No dobrze, ale teraz wracając do tej więzi, jeżeli jest prawidłowa więź, no to jest taka dobroć dopasowania, tak? Czyli y, powiedzmy, że mama prawidłowo odczytuje te komunikaty, które wysyła dziecko, zaspokaja potrzeby. No Czyli i generalnie, responsywność, tak? Tak, responsywność. Jest, jest prawidłowa responsywność, dziecko się rozwija prawidłowo i y, jest wszystko ok. Natomiast jeżeli mamy do czynienia y, z nadwrażliwym, y, znaczy z wysoko wrażliwym dzieckiem, które płacze, bo jest przestymulowane, a my nie wiemy o tym, że ono jest przestymulowane, i m, tak naprawdę m, z tej nadopiekuńczości naszej go dodatkowo stymulujemy, tak? Czyli pochylamy się nad nim, mówimy coś do niego głośno, czy właśnie te przysłowiowe grzechotki, tak? Próbujemy je zabawić czymś, żeby ono się uspokoiło, a ono płacze jeszcze bardziej. No to my wychodzimy z uczuciem porażki, że chcemy, prawda, dla tego dziecka jak najlepiej, więc kombinujemy, wymyślamy coraz to nowsze metody, jak to dziecko czymś zabawić. Tymczasem ono potrzebuje wyciszenia się i, i jakby wyciszenia układu nerwowego, więc zaczyna unikać kontaktu, tak, odwraca główkę, prawda? Wycofuje, się. wycofuje się. Niemowlęta na przykład mają taki odruch, że zasypiają. Jeżeli jest za dużo bodźców, to one po prostu idą spać te, które sobie radzą z tym, tak? Jakby nie z tych wysokich Potrafią się właśnie. wyłączyć. Po Potrafią się wyłączyć i w jakimś dzikim tłumie są w stanie zasnąć. Aha, czyli u dorosłego to byśmy powiedzieli, że to po prostu przepalił mu się bezpiecznik. Tak, zamknął się w sobie tak przestał reagować. Na przykład moja córka tak miała, jak była niemowlęciem, że jak już było dla niej za dużo i, i płakała, to jak ją położyłam na brzuszek, to natychmiast zasypiała. Jakby jak się, to, Dosłownie to, to było widać tak, jakby się jej odcinało bodźce, także odwrócenie się na brzuszek powodowało, że ona mogła się wyciszyć i zasnąć. Pewnie i podłoże, i to, że rączki sobie tak trzymała, tak, że, że czuła się bezpiecznie, ale jednocześnie też to, że y, część bodźców miała wtedy odcinane, tak, bo nie leżała na plecach, gdzie widzi po prostu, co się dzieje, tak, tu ktoś przechodzi, tu jest jakieś światło tu coś. Tylko po prostu ja ją odwracałam na brzuszek, to było bardzo, bardzo fajne i, i, I łatwe dla mnie. Czarne przez Nie. Chyba. Na światło chyba nie była nadwrażliwa. W, w każdym razie w ten sposób z, zaczęła właśnie zasypiać, i, i tak naprawdę no długo jej została ta zdolność taka, że. A ja przez ja to wulkan energii. No, no tak właśnie. To, no coś takiego. No. Prawda, jest teraz wulkanem energii. Czasami to ja już bym chętnie odcięła bodźce i poszła spać, a ona jeszcze nie. Ale to jakby no, Zosia tutaj sobie dobrze radziła w ogóle z tymi bodźcami sensorycznymi i potrafiła się wyciszyć, pomimo jakichś tam no, nie do tak, końca tak, bo ona sprzyjających nie, ona okoliczności. Jest ona nie jest wysoko tak, wrażliwa. Tak, tak, ona, tak, prawi, tak. ona potrafi sobie poradzić, mhm. właśnie tak ty, najwyżej pójdzie spać, tak jak już ma dosyć. Tak, nie? a te dzieci, które właśnie są, łatwo się przestymulują, to często jest tak, że jakoś tam przy przedszkolu na przykład funkcjonują jeszcze. Lepiej, gorzej, ale jakoś tam sobie radzą, ale no dużo było takich przypadków dzieci, które po prostu w tym przedszkolu jeszcze jakoś tam dają radę, a po wejściu do szatni, jak zobaczą rodzica, jak zostają z nim sami, zaczynają płakać, wpadają w szał, biją tych rodziców, no, mhm. no straszne, no, po prostu straszne mhm. historie się tam dzieją, mhm. ale to dziecko jest... Po prostu tak przestymulowane, no tam wiadomo w przedszkolu, no to czasami ktoś tam, nie wiem, no jak się zaczyna źle zachowywać, bo jest właśnie na przykład za bardzo pobudzone, to jeszcze mu każą tam, nie wiem, usiąść, y więc jakby on nie może y sobie z tym poradzić. Dalej te bodźce są, bo tam, nie wiem, mhm. dzieci krzyczą, biegają, ktoś go niechcący dotknie, tu go ktoś popchnie, nadmiar dźwięków, zrzuci, nadmiar świateł, kolorowe zabawki. Czasami w przedszkolach jeszcze są takie dywany nakrapiane, po prostu milion kolorów i bardzo. Mhm. Y y bardzo pobudzające, jak na przykład ktoś ma nadwrażliwość wzrokową, no i po prostu one po wejściu do, już do szatni nie wytrzymują. Nie tak? wytrzymują, mhm. po prostu muszą to rozładować. no i rodzice mają wtedy naprawdę wielki problem, bo to jest no, no, nie do opanowania. No tak, to mówię, o, widzisz, bardziej kochasz panią w przedszkolu niż rodziców, ty nie chcesz wracać do domu. No właśnie, I co wtedy robią? Zawstydzają to dziecko, mhm. tak? I to jest największy kardynalny błąd. Zawstydzanie takiego dziecka, które już jest, jakby, znaczy już osiągnęło próg wytrzymałości, czyli jakby daje sygnał, że już więcej tego nie wytrzyma. I, do, i wtedy, kiedy jest zawstydzane, to po prostu no to, to już jest naprawdę prawdziwa katastrofa. Naprawdę największy błąd, jaki można popełnić, to zawstydzać dziecko wysoko wrażliwe. To jest największy błąd w ogóle zawstydzanie nie jest fajną metodą wychowawczą. A czym to groziło takiego dziecka wysoko wrażliwego? No prowadzi do, do, do takiego nadreaktywnego poczucia winy, tak, że to dziecko w, w wielu sytuacjach się czuje winne. Kiedy ono jest zawstydzone, to, to jest nieaktywne, nie przyswaja właśnie żadnej wiedzy, nie potrafi się uczyć, Yy, Czy jest w tylu wobec grupy tyle. rówieśniczej. Tak? tak, chociaż jest dużo, tak naprawdę mogłoby dużo więcej osiągnąć niż przeciętnie w grupie rówieśniczej dzieci mogą, to ono zostaje w tyle, dlatego że, że po prostu. no... Nie wierzy w siebie. Nie wierzy w, w siebie, tak. tak? tak ta ta, ta sama ocena idzie bardzo, bardzo w dół. Yy, I właśnie to, o to chodzi, że. No w tej książce właśnie jest pokazane, że te osoby wysoko wrażliwe mogłyby bardzo dużo osiągnąć w swoim życiu, tak? Gdyby często nie to, w jaki sposób zostały wychowane, że to, że ich wrażliwość została przedstawiona w formie takiej y, jesteś do niczego, nie radzisz sobie, tak? Y, y, jesteś jakiś tam dziwoląg i tak dalej, tak? One z, z takim przekonaniem na temat siebie... Nie są w stanie prawidłowo jakby inwestować tych swoich umiejętności czy cech do tego, żeby się fajnie rozwijać. No to jeszcze przyjrzyjmy się w takim razie nastolatkom. No już powiedziałyście o, o tym, że to jest no taki trudny wiek, ale Oprócz tego, że występuje tam powiedzmy u wielu nastolatków nieśmiałość, czy jakieś takie codzienne napięcia i przewlekły stres, jakoś powodują u nich jakieś przeróżne reakcje takie, które mogą być bardziej wyraziste niż u osób dorosłych czy, czy młodszych dzieci, ale też skłonność do lęku, depresji, mówi się o tym, że trudna młodzież. Natomiast takiego nastolatka trzeba wyprawić w świat, i, i tutaj pytanie jest takie, co, co zrobić, kiedy te, te reakcje są no już takie wybitnie zauważalne, jak sobie z tym poradzić, kiedy to grozi na przykład jakimiś ucieczkami z domu albo uciecz, znaczy zrezygnowaniem z nauki. Pójściem za jakimiś swoimi zainteresowaniami, które no, rodzice blokują, bo na przykład ktoś się zachłysnął muzyką, czy, czy jakimś sportem albo, albo na przykład jakąś formą sztuki i chce żyć teraz zbieść cygańskie życie, bo, bo, bo taki ma pomysł w tym wieku 15 czy 16 lat, i jak rodzice mówią nie, to on powie, no dobra, to ja sobie sam to zrobię nie? I, i wrzuci rzeczy do plecaka i tyle go widzieli. No. Mm -hmm. Mówisz Pawle o takiej sytuacji, kiedy wszystko, co możliwe zostało przegapione. Mówię o elementach swojej biografii. Wtedy zazwyczaj już jest trochę za późno na tą interwencję rodzicielską, bo jednak największy wpływ nasz rodzicielski jest do piątego roku życia. Później, to już są, y, y, później, czy nawet do dziesiątego, tak? Ale taki największy, największy wpływ mamy do piątego roku życia. Później jakby różne inne instytucje, typu przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza y, zaczynają już jakby też mieć, mieć coraz większe znaczenie. Natomiast do piątego roku życia faktycznie tak jest, że mamy sporo do powiedzenia w tej kwestii. Więc jak to dziecko ma już wysłowiowy 15-16 lat, to rodzice nie mają już za wielkiego wpływu. Mm. Mogą. Tutaj even... Można by jeszcze też o roli nauczycieli trochę powiedzieć, bo no, tutaj autorka pisała o tym, że o ile dobrze pamiętam, około 15-20% jest takich w społeczeństwie osób wysokowrażliwych. Czyli wychodzi z tego, że tak naprawdę w każdej klasie taki, takie dziecko się znajdzie. Mm -hmm. Więc jeżeli A nawet pary. Ale, Albo nawet, kilkoro tak, tak, nawet dzieci takich się y, znajdzie, więc y, jakby jeżeli nauczyciel ma tego świadomość i... I jakby dobrze też poprowadzi to dziecko, to daje mu naprawdę wielką szansę na, tak. na rozwój. Owszem, to prawda. I to wiele rzeczy, czynników, które nagle przychodzą z nienaska zewnętrznych, może to zablokować, co ważniejsze. No. Bo pamiętajmy chociaż było takim wydarzeniu, jakim była rejanizacja w, w latach 70., mm -hmm. które dzieci, które jakoś przywykły do pewnego procesu prowadzenia w szkołach, czy, czy rozwoju ich umiejętności, nagle no, zostało rzucone w nowe środowisko. Tylko hmm. dlatego, że ktoś po prostu narysował nowe granice okręgów szkolnych na, na mapie i, i tego przenosimy tu, a tego tu. Prawda? Trochę jak poszukiwane, poszukiwane, że tutaj stawiamy dom, a tutaj jeziorko przenosimy. Tylko, że to wcale nie była komedia, to, to były dramaty, które wielu hmm. dzieciom łamały no, taki kręgosłup rozwojowy. No. no właśnie, a jeśli szczególnie hmm. dla tych wrażliwych, tak, że właśnie wysoko, wysoko, wrażliwych. jeżeli wysoko tak, wrażliwy, tak, jest tak że do szkoły na przykład, prawda? No i siedzi, siedzi z, nagle w ławce z jakimiś dziećmi, które mają zupełnie inne, że tak powiem, wzorce zachowań środowiskowych. No, no właśnie i to jest wtedy problem taki, no myślę, że no, mogę śmiało powiedzieć, że no, takie zwykłe szkoły, no, nie są za bardzo przystosowane do tego, żeby sobie radzić z osobami wysoko wrażliwymi, gdyż no jest zazwyczaj za dużo dzieci w klasie, tak? Nauczyciele są przemęczeni, jakby no, nie mają możliwości pracowania takiego indywidualnego w stosunku do dziecka, więc bardzo łatwo przeoczyć jest takiego mhm. dzieciaczka. Ale bo... ja kiedyś byłam świadkiem takiej sytuacji w klasie, Wprawdzie to była pod, podstawówka, ale byłam kiedyś świadkiem i byłam naprawdę zaskoczona podejściem nauczycielki, bo y, dzieci tam Miały kogoś przedstawić, miały sobie tam wybrać, mogły się za kogoś przebrać, jakieś y, atrybuty przynieść, mm -hmm. o kim chciały, po prostu stanąć przed klasą i y, opowiedzieć. No i był tam taki jeden chłopczyk, który tego dnia akurat miał przed tą klasą wystąpić. Y, on miał na kartce napisane, co on będzie mówił. Przyniósł te wszystkie atrybuty. Stanął przed klasą, wziął tą kartkę i było tylko... Y nic, po prostu nic, nie, nie mógł nic powiedzieć. Mm -hmm. Ja już tak siedzę, byłam tylko obserwatorem. Wtedy mówię, niedobrze, zaraz pewnie wstawi jak to przyzwyczajona. To była akurat brytyjska szkoła. No Ale właśnie, cieszę się, to że była, to dodałaś. Tak, wiesz? to była brytyjska szkoła, bo w polskiej co by było? Siada i pała. I koniec tematu. Ja, ja już siedzę, i ja już, już moja głowa spuszczona, bo, bo mi żal tego dziecka zaraz mm -hmm. będzie siada i pała, i nie przygotowałeś się, koniec. Mm -hmm. A ona mówi do niego tak: Słuchaj, wiesz, co że odłóż tą kartkę, tą na której miał tam napisane co ma być. Wyjmij te swoje atrybuty, przebierz się spokojnie i po prostu powiedz nam to, co chcesz nam powiedzieć. Widzicie mm -hmm. jak się otworzył? Wszystko powiedział, dostał przeogromne brawa, bo się fantastycznie przebrał za jakiegoś tam, nie wiem, rycerza czy za kogoś. Opowiedział, po prostu, jakby no został bohaterem w tym momencie i jeszcze do, został jakimś tam, bo oni mieli jakieś tam gwiazdka tygodnia czy coś takiego. I został y, jeszcze pod koniec tygodnia na takiej dużej sali gimnastycznej wyróżniony. I ja sobie pomyślałam, ale to była ta nauczycielka, ona. Z, mm. Ona czuła sprawę. No i ona dobrze, ale to sprawę... nie była polska, państwowa szkoła, no w której jest 30 <noise> dzieci w klasie. Jest generalnie walka o przeżycie. Tylko to była szkoła brytyjska. Albo walka o schowanie się. Albo walka o schowanie się. Tylko to była szkoła brytyjska, w której Pewnie nie było też przerostu tych dzieci, tak. Pewnie nauczyciele, no powiedzmy, że bardziej zadowoleni ze swojego zawodu niż w przeciętnej państwowej no, myślę, że szkole. Że na pewno tak? lepiej Bo pewnie, zarabiają. Pewnie lepiej zarabiają, mają większy komfort pracy. No i pewnie też jakby no inne podejście dyrekcji, znaczy, tak. W ogóle Bo to, żeby był, nauczyciele... nauczycielka była też Kanadyjką, to nie była Polka. Była no, no właśnie. Więc jakby pewnie, oczywiście, że tak jest, że nauczyciel ma tutaj w tej kwestii bardzo dużo do powiedzenia, czy jakaś. Ważna osoba dorosła, która potrafi zobaczyć takie pozytywne cechy wrażliwości i, i, i pokazać, że to jest jego zasób, a nie obciążenie, jest bardzo ważne. Natomiast no, często ci ludzie, którzy nie wiem, czasem właśnie wysoko wrażliwi, którzy do mnie trafiają na terapię, no to zazwyczaj mają właśnie negatywne doświadczenia, nie tylko w domu, ale też jakby negatywne doświadczenia, Negatywny feedback ze strony właśnie różnych innych osób, które je otaczają. Dzisiaj w Następnych Światłach o integracji sensorycznej rozmawiamy, jak pomóc, jak zrozumieć, jak żyć z osobami, które są wysoko wrażliwe i nadreaktywne, jak pomóc dzieciom wysoko wrażliwym wejść w życie. W studiu Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, Anna Czyrzewska, psycholog i terapeutka. Państwo jesteście zaproszeni też do zapisania do nas na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. I mamy ostatnie kilkanaście minut na to, żeby tutaj Państwo mogli swoje opinie wyrazić bądź zadać pytania. Dlatego zapraszam, bo pozostało nam już niewiele czasu do końca dzisiejszego programu. Teraz krótka przerwa, wracamy za moment. Nocne światła. Za 12 minut minie pierwsza, ostatnia chwila dzisiejszego wydania nocnych świateł. Przypomnę, że tym razem rozmawiamy o integracji sensorycznej, czyli jak zrozumieć, jak pomóc i żyć z osobami wysokowrażliwymi i nadreaktywnymi, jak pomóc dzieciom wysokowrażliwym wejść w życie. Goście programu: Anna Czerzewska, psychoterapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej, Paulina Tychoniewicz, terapeuta z integracji sensorycznej, Ośrodek Trampolinka. Państwa też zapraszamy. Ostatnie te 15 minut, to też ostatnia okazja, by pisać do nas na Facebooku w komentarzach na profilu Radia Plus. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przeczytać to, co Państwo napiszecie. Bo tutaj jeszcze jedną istotną kwestię chcemy na końcu poruszyć, zanim będziemy zmierzać ku finałowi. Mianowicie no, dzieci, nastolatki, młodzieńcy. Ale w końcu dorośli. Dorośli, nadwrażliwi, wysoko wrażliwi, co ich dalej w życiu czeka? Co, jak, jak ten z jednej strony ciężar, z drugiej strony potencjał w życiu unieść? No bo jednak człowiek no nie jest istotą, która może całe życie się chować za, za swoją wrażliwością bo jakieś życie towarzyskie trzeba prowadzić, jakąś współpracę w miejscu, gdzie się podejmuje jakieś obowiązki zawodowe, studia, to jest też szkoła współpracy zarówno z wykładowcami, jak i studentami. Przecież są grupy, gdzie trzeba jakoś pewien projekt stworzyć, chociażby to, to jest jakieś wyzwanie. No, ale ogólnie potem relacje, budowanie relacji damsko-męskich, czy w ogóle towarzyskich, przyjacielskich. No i sprawy związane też z seksualnością. To dla takiej osoby są jakieś szczególne wyzwania. Tak, no i myślę, że decydujące tutaj jest... Takie umiejętność adekwatnego oceniania samego siebie, czy zobaczenia siebie właśnie ze swoimi możliwościami i ograniczeniami. I to, znaczy tak, no albo tego się uczymy w ten sposób, że rodzice nam pomagają jakby samoregulować się, tak? I jakby, i potrafimy już później jako dorośli radzić sobie z różnymi bodźcami, które jakby, mam, jeżeli mamy świadomość tego, że nie lubimy hałasu, źle reagujemy na jakieś nie wiem intensywne światło, na, na jakby na, jeżeli źle reagujemy, kiedy jest bardzo dużo ludzi wokół nas, No to może niekoniecznie najlepszym sposobem jest chodzenie na dyskotekę, żeby, żeby kogoś poznać. Tak. Co nie oznacza, że nie można chodzić sobie, nie wiem na jakieś prywatne imprezy w, nie wiem, w, w domu, czy w jakimś mniejszym klubie, tak? Gdzie... Już lepiej do muzeum, na wystawę malarstwa. No właśnie, no niekoniecznie, tak? No nie chodzi o to, żeby nie chodzić na imprezy, tylko żeby sobie nie dostarczać zbyt wielu bodźców, tak? Czyli musimy mieć świadomość ta taką, co nas przestymulowuje, tak? Bo jednych ludzi będzie przestymulowało jak, jakieś bodźce fizyczne, a innych z kolei będzie przystymulowało to, że jakby za duża ilość informacji płynących od ludzi, tak? No bo ludzie są bardzo, bardzo silnym mm, bodźcem, tak? Często i, i wywołują właśnie nadmierne pobudzenie, więc trzeba mieć tego świadomość. I no czasami jest też tak, że te wysoko wrażliwe osoby wykształcają niestety w sobie mm, Taki, no no wykształcają tak zwane PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, co oznacza zwyczajnie w świecie traumę, tak? Bo one to, to się mniej więcej w ten sposób dzieje, że, że jeżeli dziecko dostaje nadmiar bodźców i ma dysfunkcję w, w, jakby w przetwarzaniu sensorycznym tych bodźców. I ciągle jest na nie narażane, to przeżywa ciągły stres, który wywołuje w nim y, y, takiej reakcje obronne centralnego układu nerwowego, którym jest y, walka albo ucieczka. Tak? Y, czyli y, czyli ono się uczy, on się uczy, że te bodźce powodują tego, że trzeba się bać. Tak? I potem y, ta uogólniona reakcja centralnego układu nerwowego polega na tym, że jakikolwiek bodziec już wywołuje paniczny lęk. Tak? Czyli po jakimś czasie może się okazać, że te osoby nieadekwatnie reagują na bodźce, które nie byłyby stresogenne, gdyby nie to, że kiedyś w dzieciństwie doświadczały tak silnego stresu, i nikt im nie pomógł w poradzeniu sobie z tą ilością bodźców, nie? Czasami może to oznaczać, że takie osoby, które mają takie trudne bardzo doświadczenia z dzieciństwa, muszą na, najpierw jednak pewne traumy sobie przepracować, żeby mogły re reagować adekwatnie do rzeczywistości, tak? Czasami to może oznaczać w jakimś takim rzeczywiście schemacie, gdzie, gdzie, gdzie tak, gdzie nie wiem, były wychowywane w domu, w którym rodzice byli nisko wrażliwi, a, a dziecko było wysokowrażliwe i w związku z tym ma dosyć dużo traum takich wewnętrznych, które doprowadziły do tego, że to dziecko się wycofało w ogóle z życia, tak? I później jest takim dorosłym, które jakby nie to, że nie pójdzie na dyskotekę, tylko w ogóle nie pójdzie się nawet spotkać z nikim, tak? Co nie byłoby wcale przeboczcowujące, gdyby poszło... Nie wiem, do kawiarni, tak, ale tak bardzo boi się tego doznania, że nie poradzi sobie z nadmiarem bodźców, że po prostu rezygnuje z jakichkolwiek bodźców. Nie? I, to, I to już jest jakiś problem m, taki bardziej y, psychologiczny i, i natomiast no, jeśli nie ma aż takich traum, no, to, to myślę, że no, ta zdolność do samoreg samoregulacji, tak? No, y, na początku. No, Dorośli często wykorzystują. Y, nawet o tym nie wiedząc, ale takie sposoby właśnie z zakresu integracji sensorycznej, dorośli już często sobie znajdują te sposoby, żeby sobie z tym poradzić, bo no na przykład, nie wiem, ktoś, są tacy ludzie, którzy na muszą codziennie pobiegać, nie wiem, pół godziny, inaczej nie będą w stanie normalnie funkcjonować. Mhm. Ale to bieganie to jest uruchomienie przedsionka mhm. i taki rytmiczny ruch, bo biegną sobie w jakimś tempie, więc ich to wycisza i uspokaja. Po mhm. prostu może oni sobie do końca nie uświadamiają, co oni wtedy robią, ale wiedzą, że nie mogą bez tego funkcjonować, czyli jakby mhm. muszą po tej pracy na przykład, żeby wyciszyć te wszystkie emocje, te bodźce, które przez cały dzień mhm. ich spotkały, na przykład sobie biegają. Ktoś tam inny, nie wiem, na no jakiś facet może na przykład na siłownię. Tam jest ciężka praca mięśni. Ciężka praca mięśni też bardzo wycisza układ nerwowy. Bardzo mm -hmm. działa tak wyciszająco, organizująco. Mm -hmm. Kobiety bardzo często co robią? Łapią za ścierkę i sprzątają, bo to też jest ciężka praca mięśni. Są takie kobiety, jak się czymś zdenerwują, to po to prostu ja... wysprzątają. To nie ja, ja nie cierpię sprzątać. <noise> Ale są takie kobiety, jak się czymś zdenerwują, ktoś ich wkurzy, to po prostu biorą i wysprzątają i w mieszkaniu jest błysk. Jest, mhm. po prostu, ale one, jak już tak to zrobią, zmęczą się, ciężka praca mięśni i tak dalej. I napięcie schodzi. Napięcie schodzi, mogą usiąść i, i spokojnie się mhm. na przykład zastanowić nad tą sytuacją, jak ją rozwiązać. Więc wykorzystujemy to na co dzień, tylko czasami o tym nie wiemy. Jak ktoś mhm. jest bardzo emocjonalny, ja tak też często na przykład mam, że jak rozmawiam przez telefon, to ja muszę chodzić. No muszę, chodzę w to i z powrotem. Nawet mhm. nie o to chodzi, że mi może ta rozmowa jest stresująca, ale jeżeli wywołuje jakieś emocje we mnie, to ja nie usiedzę w miejscu, ja po prostu mhm. muszę chodzić. I wtedy też włączam sobie ten rytmiczny przeciąg, który, mhm. który mnie wycisza. Więc robimy takie rzeczy nawet trochę nieświadomie. No i. Ale jeżeli ktoś już jest na przykład jest świadomy y, tego, że jest wysokowrażliwy, że ma dużo tych emocji w sobie i przeżywa, może sobie szukać różnych sposobów, może sprawdzać, co go wycisza, czy to właśnie będzie jakiś sport, y, jakieś bieganie, czy to czy to będzie właśnie, nie wiem, rytmiczne bujanie się na przykład, bo y, też, też mam taką koleżankę. Dorośli często już tego nie tolerują, ale mam taką koleżankę, która po prostu potrafi się godzinę bujać i jest jej dobrze, i ją to wycisza, i ją to uspokaja. No więc... właśnie, jeżeli dorośli. Znaczy, też na, mogą na, iść na, na, na huśtawkę, hamaku, czy tak? na, na tym? Może być na hamaku, może być na huśtawce. Fotel bujany. Może być fotel bujany, kto co lubi. No, zależy od takiej tolerancji, no, bo jeżeli się komuś robi niedobrze, to wiadomo, że nie będzie korzystał z tego sposobu. Zaglądam na Facebook, tutaj Paweł napisał ciekawą myśl. Otóż tak pisze: Mam prawie dorosłego syna i trzech bratanków, trz trzy siostrzenice w najróżniejszym wieku, i powiem, że każde dziecko jest wysoko wrażliwe. A to właśnie postawa rodziców decyduje, jaka finalnie będzie ich wrażliwość. Czy rodzice ją zduszą, czy pozwolą zachować przez umiejętną opiekę jak światło, świecy, z którą podąża się przez ciemność na nieznanej drodze. Jestem wysoko wrażliwy, dzięki ogromnemu uporowi zachowałem tę cechę i wszystkie dzieci lgną do mnie, a ja z nimi czuję się najlepiej. O dziwo też zwierzęta, nawet agresywne, łatwo przychodzi mi uspokoić. Mhm. Wysoka wrażliwość to nie skaza, wada, to brama do poznania piękniejszej strony życia. Dla mnie to ten boski pierwiastek w człowieku, a kto rozpozna go w sobie, i uwolni, otworzy mu drogę do innych serc, bo łączy się z nią ogromna empatia. No właśnie, to ja się Dziękujemy panie zgadzam. Pawle. Piękne, to co, co Marianna napisała, pozdrawiam pokrewną duszę, komentując ten wpis i dodając poniżej, bardzo dziękuję za tę audycję, jestem już seniorką, od dziecka byłam nadwrażliwa, bardzo wrażliwa i było mi z tym niezwykle ciężko, w wieku 43 lat poszłam na terapię, dzisiaj rozumiem siebie, owszem cierpię, ale to obróciło się na dobre, bo rozumiem i rozumiałam wszystkie dzieci, mogę je wspierać, na ulicy, kiedy płaczą, krzyczą, matki są często wdzięczne, rodzice są wdzięczni. Ja Bogu dziękuję za ten dar. No właśnie. Pani Mario dziękujemy, Panie Pawle także. To bardzo piękne i wrażliwe słowa, świadczące o Państwa właśnie w wielkich pokładach wrażliwości. A na koniec no, nie sposób nie poruszyć jednego wątku, który tutaj już w rozmowie naszej się pojawił. Chociaż przemknął i miał, mam takie poczucie, że, że jest niedomknięty. I warto go właśnie na koniec tutaj w jakiś sposób podkreślić. Mianowicie mówiłaś Paulina, o tych 20% osób nadwrażliwych, jest to bardzo poważny odsetek populacji. Kiedy mówimy o tym, że 1 populacji na coś choruje, to już to, to jest stan, to, to już nawet nie jest epidemia, to jest pandemia. A tutaj 20%, czyli 1 piąta populacji, to znaczy ni mniej, ni więcej, że to nie jest jakaś pomyłka Pana Boga, że, no to nie jest, że to nie jest jakaś choroba, że to nie jest jakiś po prostu, jak to przepraszam za kolokwializm, jak to czasami się spotyka jakiś niedorobiony człowiek, czy, czy w ogóle ktoś zwichrowany, czy, czy dziwadło, jak tutaj już powiedzieliśmy, tylko że to jest część społeczności, która najwyraźniej. Ludzkości czemuś służy, że ona ma jakiś potencjał, jakiś zasób, który jest potrzebny społeczności, w której ona funkcjonuje, mimo że no, to może być po prostu dla niej trudne, że jest taka, jaka jest ta, ta osoba, ale społeczności jest to najwyraźniej potrzebne. Tak, jak najbardziej. To jest takie właśnie chyba naj, najbardziej pozytywny wydźwięk tej, tej książki, tak? Żeby wszyscy ludzie, którzy nie wiem, czuli się w jakiś sposób gorsi przez to, że tą, że, 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 że tą wysoką wrażliwość mają w sobie, żeby zobaczyli, że mają pewien dar, który jest bardzo ważny yy, yy, po to, żeby, żeby, yy, żeby no jakoś to społeczeństwo też uwrażliwiać. To jest to, że właśnie oni widzą różne rzeczy, których inni nie widzą, bo biegną za szybko, prawda? To są ludzie często, którzy już w małym wieku potrafią, nie wiem, zauważać piękny zachód słońca, tak? Podczas gdy jakby najczęściej inni śpiew ludzie ptaków. w ich wieku, czy śpiew ptaków, tak? Jakby mają w, tą, w sobie tą, tą przepiękną wrażliwość, która nie tylko musi, nie wiem, przejawiać się w jakichś artystycznych aspektach, chociaż pewnie wielu artystów właśnie tą cechę ma w sobie, ale też właśnie zdolność do obserwacji, do analizowania, ta skrupulatność, ta perfekcyjność no, myślę, że, że w jakiś sposób no, popychają w ten sposób ludzkość do przodu, ale nie poprzez to, że nie wiem, zdobycze techniki tak? tylko poprzez zastanawianie się nad sensem życia. Nad etyką, nad moralnością pewnych aspektów, czy właśnie, czy właśnie jeśli dobrze rozpoznają w sobie te cechy, to mogą wykonywać wiele zawodów, w których empatia jest niezbędna, tak? Owszem, może wysoko wrażliwi nie do końca będą skutecznymi szefami działów, bo tam bardziej takie, no, powiedzmy, psychopatyczne cechy się przydają. No bo no nie wyobrażam sobie wysoko wrażliwej osoby, która potrafi zwolnić tak człowieka, który na przykład jest jedynym żywicielem rodziny i ma czwórkę dzieci na utrzymaniu. Nie? Wysoko wrażliwy sobie nie poradzi z taką sytuacją, mm -hmm. bo jest za bardzo empatyczny, tak? Ale już w każdym innym zawodzie, który jest właśnie w jakiś sposób ta empatia jest potrzebna, to on już się będzie odnajdował, tak? Chociażby psycholog tak jak... terapeuta. Psycholog terapeuta integracji właśnie. No. Takie żarty, żarty. Ale tutaj pan Paweł, tak, zdaje się mówił o tym, że nie wiem, że on się na przykład fajnie dogaduje z dziećmi, tak? Mm -hmm. To jest właśnie ta cecha, tak, że, że i z dziećmi i ze zwierzętami, nie? Że zwierzęta też wyczuwają. Czy dyrektor zoo. On nie zwolni żadnego zwierzaka. Nie no. pozwoli, żeby nie dostał karmy na czas. Także to jest kwestia tego umiejętności odnalezienia się w społeczeństwie z uwzględnieniem własnych cech temperamentalnych, tak, osobowościowych i, i, nie wiem, i cech układu nerwowego umieć się ze sobą dogadać i ze społeczeństwem, a nie jakby zaprzeczać ciągle temu, jakim się jest, tak jak to robili wszyscy inni z nami, a potem my sami ze sobą też to robimy, bo my później tak samo siebie często krzywdzimy, jak nas krzywdzili w dzieciństwie na jacyś ważni, ważni dorośli, tak, czyli rodzice, nie wiem, nauczyciele. Ale żarty żartami z tym ogrodem, ogrodem zoologicznym, ale przecież pamiętamy państwa Gucwińskich, którzy y, przecież, y, no owszem, opiekowali się fantastycznie zwierzętami, ale zasłynęli tak naprawdę z czego innego, że podczas wojny przecież przechowywali wielu Żydów na terenie, na terenie mhm. swojego ogrodu zoologicznego, narażając własne życie. No I to świadczy o już nie, nie poziomie empatii wysokim, ale y, o, o jakimś niezwykłym heroizmie wręcz który pozwala tę tak. empatię zużyć, spo, spożytkować w sposób mhm. jakiś no, taki właśnie heroiczny. Mhm. No, a, a jeśli chodzi o czas obecny, który na szczęście żyjemy w pokoju, no to doktora Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, znam osobiście i muszę powiedzieć, że jest to człowiek niezwykle wrażliwy, z nieprawdopodobnym zasobem poczucia humoru i mhm. rozmowa z nim, czy dziennikarska, czy prywatna jest w ogóle wielką przygodą, którą czasami się wspomina przez długi, długi czas. Mhm. Państwa natomiast chcę pożegnać jedną myślą, którą tutaj jeszcze podrzucę. Nam, abyśmy we trójkę się z nią jakoś, może, no nie wiem, czy zmierzyli, ale, ale może jakoś przedyskutowali krótko. Czy w takim razie możemy powiedzieć już tak? Odnosząc się do, tych, do tego wątku, który przed momentem tutaj podjęliśmy, że te osoby wysoko wrażliwe są jakimś podarunkiem dla, dla świata, dla, dla mm -hmm. wszystkich, którzy mogą korzystać z ich potencjału, tak, zamiast ja, ich fleksować? Ja, ja bym się zdecydowanie pod tym podpisała. Nie wiem, jak ja też bym się zgodziła. No, więc proszę Państwa. Yy, Wniosek z tego płynie taki, że spójrzcie gdzieś wewnątrz swojej osoby, odnajdźcie te wszystkie pokłady swojej wrażliwości, które czasami może um, dla wygody życia gdzieś są spychane w kąt i zobaczcie jak wiele dzięki nim możecie zdziałać dla innych i dla siebie. Chociaż to może być pewnym trudnym procesem, ale zachęcam do tego, bo mam nadzieję, że ten dzisiejszy program jakoś ku tego Ku temu Państwu tę sferę przybliżył i skłonił właśnie do tego, by z wrażliwością nie walczyć, a po prostu być i akceptować i wykorzystywać się dla dobra innych i siebie. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj rozmawialiśmy przez ostatnie dwie godziny w nocnych światłach o integracji sensorycznej, czyli o tym jak zrozumieć, jak pomóc i żyć z osobami wysoko wrażliwymi i nadreaktywnymi. Jak było słychać, głównie mówiliśmy o dzieciach, chociaż pod koniec także o młodzieży i dorosłych. Goście programu, którzy przez dwie godziny tutaj w Studiu Nocnych Świateł byli razem ze mną i z państwem. Anna Czyrzewska, psycholog i terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Gorące dzięki. Dziękuję bardzo, dobranoc. Paulina Tychoniewicz, terapeuta integracji sensorycznej, z Trampolinka. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. I gratuluję udanego debiutu radiowego. <noise> dziękuję bardzo. <noise> dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę, za czas wspólnie spędzony, za ostatnie minione dwie godziny. Dziękuję Państwu też za cały tydzień przy NoSnych Światłach Spędzony. To ostatnia audycja w tym tygodniu, bo nosne Światła od poniedziałku do czwartku, które rozpoczynają się o 23.00, można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, przez internet na całym świecie. Zapraszam na stronę radioplus.pl i tam. Można słuchać włączając przycisk włącz radio, a u góry zakładka programy i przez nią wejście do archiwum. Ponad 850, a nawet więcej, audycji do odsłuchania, tam w archiwum. Ostatnia audycja, więc zapraszam na poniedziałek. Po, po weekendzie spotkamy się ponownie o 23.00. I tym razem w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy, no znowu tematyka dziecięca zostanie podjęta o krzywdzeniu emocjonalnym dzieci. Goście w studiu w poniedziałek to Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na dzisiaj to już wszystko, troszeczkę przeciągnęliśmy, proszę nam wybaczyć, 8 minut po godzinie pierwszej, żegnamy się, Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłania się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.